Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję szereg stowarzyszeń imienia Ferdynanda Rossella. I w imieniu mojego stowarzyszenia oraz Fundacji imienia Fryderyka Eberta chciałem Państwa serdecznie przywitać na dyskusji o przyszłości średnich miast w Polsce. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować, że w to upalne popołudnie zechciało się Państwu przyjść i wziąć udział w tej dyskusji. Chciałem bardzo podziękować za to, że zgodzili się wziąć udział w naszym spotkaniu tak zacni panelistki i paneliści. Chciałem serdecznie przywitać panią Katarzynę Kotocką, Komitet Obrony Demokracji. Adam Staszewski, Inicjatywa Polska Wylepsza Poznania. Pan Jerzy Kotłańka, Sąsiedzi Demokratycznej. Pan Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. I najpierw kilka słów wytłumaczenia, dlaczego ta dyskusja o Polsce średnich miast, dlaczego akurat w Koszalinie i dlaczego tacy organizatorzy. Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Rossella jest think tankiem, czyli organizacją starającą się animować dyskusję o strategiach rozwojowych dla Polski, Europy i świata. Naszym patronem jest twórca niemieckiej socjaldemokracji, który urodził się we Wrocławiu, ponieważ nasz ośrodek jest założony we Wrocławiu i Wrocław ma swoją siedzibę, ale jak Państwo widzicie, staramy się być aktywni w całej Polsce i nie tylko w Polsce. Staramy się formułować progresywne recepty, postępowe recepty na współczesne problemy. I w czasie naszej kilkunastoletniej działalności badawczej, eksperckiej, na podstawie naszych doświadczeń uznaliśmy, że w Polsce jest wielki problem. Problem, który umyka w ogólnopolskiej debacie publicznej, ale który jednak ma duży wpływ i na polską gospodarkę, i na kształt życia społecznego, ale także na wybory polityczne Polek i Polaków. A chodzi tutaj o doświadczenie małych i średnich miast, w Polsce. I w ubiegłym roku rozpoczęliśmy taki cykl ekspercki z ekspertkami, zajmującymi się rozwojem miast, rozwojem także terenów wiejskich, gdzie dyskutowaliśmy na temat tego, jaką drogę przeszły małe i średnie miasta w Polsce od 1989 roku do dziś, jakie były etapy ich rozwoju i z jakimi problemami się te miasta borykają. I także staraliśmy się wpisać doświadczenie małych i średnich miast w Polsce, doświadczenie ogólnoeuropejskie i nawet ogólnoświatowe, ponieważ jeśli Państwo prześledzicie wyniki wyborcze w Stanach Zjednoczonych czy w wielu krajach Europy Zachodniej, dostrzeżecie tam Państwo, że prawicowy populizm zdobywa poparcie właśnie w małych i średnich miastach, które zostały dotknięte procesem deindustrializacji czy utratą dobrych miejsc pracy, gdzie rośnie pewna frustracja społeczna. I wydawało nam się, obserwując kampanię wyborczą w 2015 roku, że pochyleniu się przez Prawo i Sprawiedliwość, czy pochylenie się przez Prawo i Sprawiedliwość nad problemami, nie mówię, że rozwiązaniu, ale nad uznaniem, że istnieje problem małych i średnich miast, to spowodowało na pewno, był jednym z czynników zwycięstwa tej formacji politycznej. I także nam się wydaje, że środowiska progresywne, środowiska postępowe powinny ten temat odzyskać. Znaczy, że to powinien być temat, który powinien być taką agendą polityczną dla takich środowisk, dla których takie wartości jak równość, sprawiedliwość społeczna są niezmiernie istotne. Tym bardziej, że w przeszłości te miasta były także kierowane przez ugrupowania, które do takich wartości się odnosiły. Więc to krótki wstęp tłumaczący, dlaczego to spotkanie dzisiaj. To jest nie pierwsze spotkanie, ponieważ w tym roku takie spotkania odbyły się już w Zawierciu oraz w Kielcach. Będziemy jeszcze w Bełchatowie, w Cieszynie i prawdopodobnie w jeszcze kilku innych miastach, ponieważ także dostajemy zaproszenia z innych miast, co także świadczy o tym, że temat jest ważny. I żeby nie przedłużać, za chwilę oddam głos naszym panelistom, ale oczywiście nasze spotkanie ma mieć charakter rozmowy, więc po kilku pytaniach, wymianie poglądów tutaj z naszymi gośćmi, także będę Państwa zachęcał do tej rozmowy. I jedna uwaga techniczna, tutaj moje koleżanki i koledzy puścili w obieg listę obecności, także jeśli Państwo byście mogli złożyć tam swoje autografy, to bylibyśmy bardzo wdzięczni, to by nam pomogło w kwestiach organizacyjnych
I chciałem się z pierwszym pytaniem zwrócić do Michała Skórskiego, który przyjechał do nas aż z Warszawy, który reprezentuje krytykę polityczną, jest publicystą, komentatorem, autorem także ważnej książki poświęconej rocznemu bilansowi rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale co także jest ważne w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, Michał Skórski wywodzi się z Koszalina, czyli jest u siebie, dzisiaj jest u siebie w domu, można powiedzieć, przyjechał do domu. Ale Michale, chciałem się ciebie zapytać jako osoby, która opisuje Polskę, która rozmawia także z ludźmi, którzy współtworzyli polską transformację, bo przeprowadziłeś wiele wywiadów z takimi osobami i z twoim doświadczeniem jako mieszkańca także średniego miasta, czyli Koszalina, czy mógłbyś wskazać takie punkty zwrotne, czy takie znaczące momenty w najnowszej historii po 1989 roku, które wpłynęły znacząco, czy odcisnęły takie piętno na tych miastach, także na Koszalinie. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście to jest... ja wracam oczywiście dość często do Koszalina, ale mieszkam w rodzice, ale nie często z okazji, przy okazjach zawodowych bardziej się cieszę i tym bardziej, że ostatnio staram się troszeczkę więcej zajmować taką między innymi tematyką. W ogóle jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do odpowiedzi na to pytanie. Wyszedł bardzo niedawno raport autorstwa profesora Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk na temat dokładnie średnich miast i ich losu, bardziej przyszłości niż przyszłości, ale również przeszłość jest tam interesująco zarysowana. No i tak się składa, że Polska po okresie PRL-u odziedziczyła bardzo korzystną tak naprawdę strukturę miejską, to znaczy taką, w której nie mamy stolicy i przedmieść, jak to jeszcze mam do czynienia na przykład na Węgrzech, gdzie Budapeszt w sposób przytłaczający zupełnie dominuje nad resztą kraju, czy nawet w takim kraju jak Francja, gdzie dysproporcja między Paryżem a resztą kraju jest gigantyczna, tylko mamy tych dużych, mamy dużych średnich miast relatywnie sporo, bo dzisiaj to są 23 miasta między 200 tysięcy i 11 miast między 200 a 500 tysięcy mieszkańców, czyli to jest taka struktura policentryczna pod pewnymi względami, jeśli chodzi o proporcje, przypominająca Niemcy czy Włochy, prawda? Struktura bardzo korzystna z punktu widzenia rozwoju, a jednocześnie struktura ta została bardzo zaniedbana, dlatego że warto pamiętać, że to, że jest tak dużo średnich i średnio dużych ośrodków w Polsce wynikało m.in. z planowej polityki, a nie ze spontanicznych procesów. No i Polska Rzeczpospolita Ludowa przy wszystkich zastrzeżeniach, wszystkich wadach tego ustroju cechowała się m.in. dość racjonalnym planowaniem przestrzennym. To znaczy hamowano celowo rozwój największego miasta, jakim była Warszawa, chociażby przez Unię Obowiązku Meldunkowego, i wspierano rozwój mniejszych ośrodków, no choćby przez takie instrumenty jak przywileje mieszkaniowe, bo dużo łatwiej było uzyskać mieszkanie w ośrodku mniejszym, prowincjonalnym, czy jakoś oddalonym od centrum niż w miastach dużych. No i oczywiście kluczową sprawą była reforma z 1975 roku, reforma Gierkowska, czyli taka, która miała zniszczyć pozycję silnych baronów partyjnych, sekretarzy komitetów wojewódzkich, ale przyniosła również pozytywny dodatni efekt uboczny, znaczy bardzo wspomogła rozwój kilkudziesięciu miast w Polsce. Te 49, z tych 49 miast, te nowe, wcześniej było 17 wśród nich Koszalin, one bardzo zyskały ze względu po prostu na napływ, tworzenie nowych instytucji, w związku z tym napływ dobrych miejsc pracy dla wykształconych obywateli, nowych kadr. No i oczywiście reforma z 1999 roku w dużej mierze odwróciła ten mechanizm. To znaczy, to nie jest... mamy 33 miasta, które uzyskały status powiatu wrockiego, w tym Koszalin, czyli były miasta wojewódzkie, które nie załapały się na status województwa po reformie rządu Buzka. I ta reforma oczywiście miała swoją logikę i najkrócej mówiąc, najistotniejsze było to, żeby dostosować mapę Polski do wymogów polityki regionalnej Unii Europejskiej i tak przykroić województwo, żeby każdy region Polski załapał się na próg poniżej 75% PKB unijnego, po to, żeby można było odbierać środki z Unii Europejskiej, że oczywiście istniały poważne argumenty za tym, żeby ustrój administracyjny przeorganizować, no ale odbyło się to właśnie kosztem takich miast jak Koszalin. I tutaj jeszcze dochodził chyba jeden problem, znaczy poza kwestią ustroju, to była też kwestia pewnej wyobraźni politycznej. Znaczy przez bardzo wiele lat
w Polsce pokutowało to myślenie, które zyskało swoją taką emanację w dokumencie strategicznym rządu Platformy Obywatelskiej w tak zwanej Polsce 2030, przygotowanej przez zespół ministra Boniego. No i tam wprost sformułowano takie pojęcie jak rozwój polaryzacyjny dyfuzyjny, które najkoceniając miało polegać na tym, żeby w sytuacji, kiedy mamy ograniczone, do dyspozycji ograniczone środki na inwestycje, dowartościowywać przede wszystkim wielkie metropolie, kilka do kilkunastu maksymalnie ośrodków, licząc na to, że mobilność społeczna oraz samoistne mechanizmy rynkowe doprowadzą do tego, że ten dobrobyt i rozwój z wielkich metropolii sam spłynie czy skapnie, będą tutaj metafory przykładane, skapywania do miast mniejszych. No i efekt tego jest mniej więcej taki, że wprawdzie nie mamy, bo ja się nie zgadzam z tą diagnozą PiS-u, że Polska żyje, ale niewątpliwie mamy Polskę bardzo podzieloną. I to nie podzieloną tak jak kiedyś, tak jak to jeszcze przed wojną Ogniesz Kwiatkowski zdefiniował, że mamy podzieloną Polskę A, B i C, która się dzieli regionalnie pod względem rozwojowym, tylko mamy zapaść, w najgorszym razie, w najlepszym razie umiarkowana degradacja dotknęła przede wszystkim miast małych i średnich plus Łodzi. Znaczy Łódź to jest takim wyjątkiem na tle dużych miast, które wyraźnie straciły w ostatnich 25 latach z różnych powodów. No i nie jest przypadkiem, że kiedy rysuje się trendy demograficzne, gospodarcze na najbliższe lata, w tym wspomnianym przeze mnie raporcie profesora Sieroszyńskiego, są prognozy tego, jak będzie się rozwijać Polska do 2050 roku. No i tam są takie prognozy, powiedziałbym, apokaliptyczne zawarte, mówiące na przykład o tym, że ludność Polski do tego momentu zmniejszy się od 4,5 do 7,5 miliona mieszkańców. I nie jest przypadkiem, że wśród miast obecnych powiatów grodzkich na te miasta przypadnie 3 miliony. Czyli te miasta, te 33 miasta, które straciły status województwa, jeśli nie zostanie wykonana jakaś duża, znacząca interwencja na poziomie państwowym, one utracą około 1/4 swoich mieszkańców. Tak? No to sobie wyobraźmy sytuację, w której oczywiście te straty też nie będą równomiernie rozłożone. Wiemy, że są takie miasta jak Bytom, które z 250 tysięcy mogą spaść do poniżej 100. Czy w Koszalinie być może ten spadek, czy niemniej to są cały czas ogromne straty, no, które oznaczają utratę dochodów i bardzo niekorzystną zmianę struktury ludności. Tak? Znaczy, krótko mówiąc, będzie dużo więcej mieszkańców w wieku, no, jak to się niezwykle ładnie mówi, produkcyjnym. Tak? Czyli takich mieszkańców, którzy na przykład przynoszą niewielkie dochody podatkowe, a za to i znowu to nie brzmi zbyt ładnie, no, ale niestety rodzą pewne koszty, no bo jeśli ludzie są starsi, na przykład potrzebują więcej opieki medycznej, prawda? To jest ogólny problem, z którym wszystkie kraje, czy większość krajów Europy się mierzy, no ale Polska mierzy się z tym problemem wyjątkowo, to znaczy, że będzie nas czekać spadek bazy podatkowej, spadek dochodów, a jednocześnie wzrost kosztów związanych z tym, że zmiana struktury demograficznej zwiększa koszty czy to opieki społecznej, czy przede wszystkim opieki zdrowotnej. I to są wszystko tendencje, które najbardziej dotkną miast małych i średnich. A wielki paradoks polega na tym, że z punktu widzenia jakości życia tak naprawdę miasta małe i średnie są najważniejsze w całym kraju. A to dlatego, że to jest coś, na co wskazuje, kwestia, na którą wskazuje chociażby profesor Rafał Matyja, to znaczy, że miasta, w ogóle miasta to są takie, używa określenia, że to jest rusztowanie państwa, dlatego że to w miastach ludzie korzystają z zdecydowanej większości usług publicznych, jakie zapewnia im państwo bądź samorząd. I nie są to tylko mieszkańcy tego miasta, ale także mieszkańcy jego okolic. No i teraz w sytuacji, w której następuje degradacja miast małych i średnich, to oznacza, że realna dostępność różnych usług publicznych, przede wszystkim zdrowotnych, bo to było najwyraźniej widać, staje się coraz gorsza, dlatego że żeby realnie skorzystać na przykład ze szpitala, trzeba po prostu dużo dalej dojechać, prawda? A degradacja miasta, o której mówiłem, czyli ta demograficzna i ekonomiczna, ona będzie powodowała, że coraz trudniej po prostu będzie utrzymać usługi publiczne w poszczególnych miastach. No i żeby przejść może do puenty, to powiedziałbym tak, no, to są procesy, które są dość typowe w gospodarkach rynkowych czy w gospodarkach kapitalistycznych. Zresztą socjalistyczne też byłyby naturalne, gdyby nie planowanie, które miało temu przeciwdziałać, prawda? Gdyby nie świadoma polityka. No i w związku z tym jest jakimś gigantycznym wyzwaniem przekierowanie polityki państwa na inne tory, to znaczy z myślenia
tego polaryzacyjno-dyfuzyjnego właśnie na myślenie bardziej zrównoważone. Deklaratywnie nastąpiło to w strategii odpowiedzialnego rozwoju ministra Morawieckiego, dlatego deklaratywnie. Tam jest kilka ciekawych diagnoz dotyczących między innymi, również nawiązujących do tych raportów, o których ja mówię i do tych autorów. Niemniej praktyka tego rządu absolutnie temu przeczy. To znaczy rząd Mateusza Morawieckiego nie realizuje podstawowych założeń strategii odpowiedzialnego rozwoju, choćby przez takie pomysły jak zamienienie całej Polski w specjalną strefę ekonomiczną, który to pomysł oczywiście pogłębia tylko i wyłącznie te tendencje, o których mówimy. No i wydaje mi się, że takim aktorem, który mógłby spowodować tą zmianę, no jednak powinny być jakieś koalicje miast, właśnie małych i średnich, czyli tych miast, które są najbardziej żywotnie zainteresowane zmianą polityki na poziomie makro, czy to na poziomie polityki transportowej, czy to na poziomie alokacji środków inwestycyjnych, czy to niektórzy wskazują też na takie pomysły i przykłady za zachodnią granicą. Na przykład nie jest wcale takie oczywiste, że wszystkie ministerstwa są stolicy, prawda, albo wszystkie istotne urzędy państwowe. Jedna z najpotężniejszych instytucji politycznych Niemiec, czyli Federalny Trybunał Konstytucyjny, znajduje się w mieście Karlsruhe, czyli mieście raczej średniej wielkości, a nie wielkiej metropolii. Co prawda w Polsce próbowano, były propozycje przeniesienia Trybunału Konstytucyjnego do Radomia, aczkolwiek była to faktycznie, nie była to propozycja na gruncie myślenia o zrównoważonym rozwoju przestrzennym, tylko złośliwość wobec wtedy jeszcze niepodporządkowanego Trybunału Konstytucyjnego. To prawda, to jest rzeczywiście śliski przykład, przyznaję to w polskim kontekście, no ale niemniej myślę, że lobowanie przez te miasta na rzecz takiej, na rzecz innej polityki na poziomie makro, to, no to po prostu leży w interesie tych wszystkich miast i stąd wydaje mi się, że jest bardzo duże przełożenie między też wyborami samorządowymi, a wyborami parlamentarnymi. To znaczy, że ten tak naprawdę wybory samorządowe nie powinny być tylko oparte na agendzie lokalnej, ale również na pewnej szerszej wizji tego, jak ma być Polska i czego na przykład domagać się będą samorządowcy od rządu. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki kierunek, który należy mieć z tyłu głowy, kiedy na przykład przygotowuje się agendy polityczne na wybory samorządowe. Dzięki, Michale. To teraz chciałem się zwrócić do pana Jerzego Kotleni, który jest doświadczonym samorządowcem. I obserwował pan tutaj w regionie krzajnickim te procesy, o których mówił Michał, także jakby z bliska, tak? Więc moje pytanie jest następujące. Po pierwsze, czy pan się zgadza, że to te wydarzenia, o których Michał, one jakby konstytuowały tę sytuację, którą mamy dzisiaj, czy pan by dodał jeszcze jakieś inne pociągnięcia, czy inne błędy? Oraz pytanie, jaką lekcję z tej historii powinniśmy wyciągnąć? Znaczy, jakie błędy powinniśmy naprawić? Czy pan widzi szansę na naprawę tych błędów, które zostały popełnione? Dziękuję. Rzeczywiście, taka teza, myślę, nadrzędna. Tak mi teraz przyszło do głowy, że naród, który nie uczy się na swojej historii, potem w kolejnych latach przeżywa podobne historie. Może przeżywać podobne historie. Dlatego powinniśmy się uczyć na błędach. Sami ocencie, czy to było błędne, ale żyliśmy w innych jakby warunkach, mówię o województwie koszalińskim. Ja co prawda urodziłem się i wychowałem w Białogardzie, ale w Koszalinie łącznie około 10 lat przepracowałem swojego życia zawodowego, a więc obserwuję to wszystko, co się dzieje w Koszalinie, tym bardziej, że aglomeracja koszalińska jest swoistym takim spoiwem naczyń połączonych. Wzajemnie tutaj następuje przenikanie, ludzie dojeżdżają do pracy, częściej do Koszalina niż w drugą stronę, do szkoły, częściej do Koszalina, czy na uczelnię, częściej do Koszalina niż w drugą stronę. Ale to jest taki przepływ, to jest taki przepływ i żyjemy w pewnej takiej swoistej symbiozie, w której to województwo nie może się znaleźć i odnaleźć. Dzisiaj Szczecin daleko gdzieś, 200 kilometrów, prawda, stąd, tu Koszalin. Tu rozbudzone nadzieje, że będzie województwo środkowo-pomorskie. Tam raczej myślenie, co zrobić, aby tego województwa środkowo-pomorskiego nie było. Proszę Państwa, powiedzieć, że moi przyjaciele w Szczecinie częściej mnie pytają o jakby odejście i myśl odejścia i utworzenia województwa środkowo-pomorskiego, niż moi przyjaciele, z którymi rozmawiam na ten temat tu w Koszalinie. My traktujemy to w miarę normalnie, bez jakichś ponadnormatywnych emocji.
natomiast w Szczecinie te emocje są większe. Województwo koszalińskie, wtedy kiedy przestawało być województwem koszalińskim, to około 150 potężnych zakładów pracy w samym mieście i w okolicy, z Hazelem na czele, zakładami mięsnymi i z kombinatami budowlanymi. Oczywiście dzisiaj już tego nie ma. Mówię o 150, 140, 150 ogromnych molochach i przemysłowych, i wytwórczych. Natomiast dzisiaj w Koszalinie mamy zarejestrowanych ponad 18 tysięcy podmiotów gospodarczych. Żyjemy w innym otoczeniu. Nie ma z kolei tych molochów. Zmieniliśmy ustrój. Natomiast to, o czym mówił mój poprzednik, mój poprzedni przedmówca, ja generalnie z tym się utożsamiam, przyjmuję to do wiadomości, bo rzeczywiście niepokoję się wskaźnikami demograficznymi. One w tej chwili dla Polski są coraz bardziej korzystne, jeżeli chodzi o urodzenia dzieci. Rekord w ubiegłym roku padł, 402 tysiące dzieci się urodziło. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że 20 lat temu urodziło się ponad 700 tysięcy dzieci. Czyli dzisiaj te straty są jakby nieproporcjonalnie wyrównywane, natomiast nie ma szans odległej jakiejś perspektywy na to, aby z problemami społecznymi w naszym kraju, również w Koszalinie i w otoczeniu się uporać. Coraz więcej ludzi umiera. Przyjrzałem statystykę przed dzisiejszym spotkaniem, bo chciałem jakby znaleźć sobie odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy, tak? Co jest najważniejsze. Jeżeli coraz więcej dzieci się rodzi, a jeszcze więcej osób umiera i z roku na rok te liczby rosną, one nie rosną dramatycznie, ale rosną. Dużo Polaków wyjeżdża. W tej chwili się szacuje, że około 15-16 milionów Polaków jest poza granicami. I ten odpływ może jest niższy niż jeszcze rok, czy dwa, czy trzy, czy cztery lata temu, ale mimo wszystko jest nadal potężny. Przez wiele lat utrzymuje się poziom, jeżeli chodzi o ludnościowy poziom w Polsce, 38,5 miliona nas Polaków żyje w Polsce. Ale jednocześnie przesuwa się pół dzietności, to znaczy wiek, kiedy kobiety po raz pierwszy mają dziecko. Pojawiło się nowe pojęcie odłożonego urodzenia. To są 30-parolatkowie, którzy odkładają założenie rodziny i przyszłość. A więc to wszystko po prostu skutkuje. Jeszcze na to się nakłada tragiczny niż właśnie z lat 80. 90., bo też tam byliśmy w niżu, kiedy w Polsce rodziło się poniżej 350 tysięcy dzieci. Szacunki GUS-u dla Koszalina są następujące. W roku 2030 w Koszalinie będzie mieszkało 88 tysięcy mieszkańców. Jeżeli dzisiaj to jest 106-107 tysięcy, to 88, czyli prawie 20 tysięcy mieszkańców będzie mniej. Szczecin zostanie bardziej dotkliwie poważony tym demograficznym wskaźnikiem, bo za tych 12 lat tam GUS szacuje, że 80 tysięcy mieszkańców Szczecin będzie miał. A więc jeżeli za moment będą nami targały, nami wszystkimi, samorządowcami i ci, którzy świadomie chcą uczestniczyć, tworzone są ruchy miejskie, ich jest coraz więcej, fajnie, wrastają jakby w kolory naszego krajobrazu. Słuchajcie, my będziemy się uginali, w moim przekonaniu, pod ciężarem zobowiązań społecznych. Już dzisiaj na 100 mieszkańców w Polsce średnio, na 100 mieszkańców 30 osób to są osoby w wieku przedprodukcyjnym, uczniowie, studenci. W Koszalinie to jest 16, niewiarygodny jakby inny wskaźnik. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, czyli ludzi w wieku przedprodukcyjnym, zarówno Koszalin, jak i Polska, to samo na dzień dzisiejszy. To jest 25 osób na 100, a 100 to są ludzie już w wieku poprodukcyjnym.
na to jeszcze trzeba nałożyć kilkuprocentowe bezrobocie i to jakby dopiero sumuje. Ja zdążyłem już zapomnieć, jaka miała być moja konkluzja, bo wielokrotnie odjeżdżałem w swoim myśleniu w różne inne miejsca, ale zastanawiałem się też, co zrobić, aby młodzi ludzie zechcieli tutaj pozostawać i wracać. No myślę, że na tę pierwszą rundę, takie wstępu i odniesienie się również do kolegi, to chyba tych kilka moich komentarzy jest wystarczające. Bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy jeszcze dyskutować. Zanim przejdę do Katarzyny, to chciałbym jeszcze do Adama, jako przedstawiciela samorządu wojewódzkiego. Ale, ja osoby, też. Ale tak, ale bo chciałem zapytać o ten ostatni wątek, o którym mówił Michał Sutowski w swojej wypowiedzi i oprzeć się na Twoich także doświadczeniach samorządowych, także tutaj jako aktywisty miejskiego i osoby, która funkcjonuje na poziomie wojewódzkim. Czy Ty, obserwując problemy Koszalina, zgadzasz się z tą tezą Michała, że to są problemy, które nie są do rozwiązania jedynie na poziomie samorządowym? Czy w Twojej działalności samorządowej jakby to by brzmiało? Znaczy, czy w swojej działalności znalazłeś potwierdzenie dla tej opinii, o której powiedział Michał, że problemy takich miast jak Koszalin są problemami systemowymi, które nie zależą tylko od tego, czy są dobrzy, czy źli samorządowcy, sprawni, czy niesprawni samorządowcy, ale od tego, jak wygląda polityka państwa w ogóle? Czy najkrócej, gdybym mógł odpowiedzieć na to pytanie, to oczywiście, że tak. Bo żaden samorząd, czy to gminny, czy miejski, czy wojewódzki, nie poradzi sobie sam z problemami, z którymi żyje, którego otaczają i ze wszystkimi tymi problemami, głównie społecznymi. Jeżeli chodzi o miasta, właśnie o doświadczenia miejskie, bo ja na przykład zaczynałem swoją pracę w samorządzie od Rady Osiedla w Koszalinie, następnie pełniłem funkcję radnego miejskiego, teraz radnego wojewódzki. I tak obserwując działalność na przestrzeni tych lat samorządu miejskiego w Koszalinie, tak sobie uszeregowałem te bariery, które hamują właśnie rozwój średnich miast. I to uszeregowanie bym rozpoczął od problemu przede wszystkim infrastrukturalnej, czyli o tym, o których mówił Michał, to całe otoczenie, które jest wokół danego miasta, w naszym przypadku to chodzi głównie o drogi. O skomunikowanie naszego całego regionu z resztą kraju. Teraz dopiero niedawno, w zeszłym roku rozpoczęła się budowa po raz temu drogi S6 ze Szczecina do naszego regionu i co ciekawe, ona została przedłużona, ta budowa, do Gdańska, bo rząd PiS-u zabrał pieniądze, my nawet na Sejmiku sprzeciwialiśmy się temu rozwiązaniu, ale zabrał rząd PiS-u pieniądze z budowy S6 z Koszalina do Gdańska i przekazał je na inne drogi na południu kraju, no prawdopodobnie tam, gdzie PiS może osiągnąć lepszy wynik wyborczy. To jest bardzo niebezpieczne myślenie. Przerzucanie pieniędzy, alokowanie tych pieniędzy, o czym mówił Michał, tam, gdzie dana formacja może uzyskać lepszy wynik w wyborach, głównie teraz mówimy o wyborach samorządowych. Także to wsparcie zewnętrzne na pewno jest nie do przecenienia, żaden samorząd sobie z tym nie poradzi sam. Ja nie wiem, czy wiecie, ale tutaj teraz do naszego regionu przyjeżdża bardzo dużo Czechów. Zresztą było kilkanaście tysięcy osób z Czech, turystów z Czech, którzy wypoczywali w Kołobrzegu, wypoczywali na naszym wybrzeżu. I dla nas taką prawdziwą drogą życia była to S11. Z Kołobrzegu do Katowic, a kto wie, czy nawet dalej nie do Pragi, aby ułatwić ten ruch tutaj nad morze. Dzięki temu region się oczywiście rozwijał. Ale infrastruktura to nie tylko otoczenie, to także infrastruktura wewnątrz miasta. No, to czasami to alokowanie tych środków też tak nie jest do końca, wydaje mi się, przemyślane. Obserwując, co się dzieje w Koszalinie razem z przyjaciółmi z Ruchu Miejskiego, którzy są tutaj na sali z Wyższego Koszalina, to oceniamy i teraz przedstawiamy różnego rodzaju ciekawe infrastrukturalne rozwiązania. No, spotykają się one z większą czy z mniejszą krytyką, ale zawsze jest dyskusja. Druga taka sfera to sfera społeczna. Tutaj brakuje mi trochę w miastach takich średnich, jeżeli chodzi o władzę, z punktu widzenia władzy, takiej trochę prawdziwości społecznej. Myślenia o tym, w jaki sposób stworzyć to odpowiednie otoczenie społeczne,
aby młodzi ludzie wyjeżdżając na studia do innych ośrodków zechcieli się tutaj wracać, aby ten standard życia zwiększać i te środki, które że tak są coraz większe, no nie oszukujmy się, to ten rozwój gospodarczy spowodował też to, że budżety średnich miast ulegają systematycznemu zwiększeniu. To widać w Koszalinie, a jednak doproszenie się o różnego rodzaju inwestycje społeczne w Koszalinie na przykład no, graniczy z cudem. I teraz przechodzę jakby do tej trzeciej sfery, do tej sfery obywatelskości. I niestety władze miasta bardzo często traktują różnego rodzaju inicjatywy ruchów miejskich z wrogością. Ten, kto sprawuje władzę, jest głuchy na te inicjatywy, a potem prowadza je jako swoją. To widać w Koszalinie, rower miejski, który był prowadzany przez właśnie Lepszy Koszalin, czy inicjatywa uchwałodawcza in vitro, jest tutaj jeden z inicjatorów, która była odrzucona, czy wreszcie inicjatywę, którą ja wspólnie z przyjaciółmi przeprowadzałem, prowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci w Koszalinie. Też była odrzucona, a następnie wprowadzona przez władze miasta jako swoja. To także mówię o tym dlatego, aby pokazać ten mechanizm polegający na tym, że w ten sposób jakby zabija się inicjatywy społeczne. I ludzie w danym mieście twierdzą, tak nie ma sensu się angażować, tak nie ma sensu nic robić, władza wie lepiej i po co mamy się angażować. Dlatego ja tak nie do końca zgodzę się z tezą Michała, że w tej agencie wyborczej samorządowej musimy mówić o wielkich sprawach ogólnokrajowych. Ja uważam, obserwując to, co się dzieje w kraju, że takimi prawdziwymi nośnikami tej progresywnej zmiany w podejściu do rozwoju średnich miast są ruchy miejskie. Nie tylko średnich, także dużych. Widzimy, co się dzieje w Warszawie, ta koalicja skupiona wokół Jana Śpiewaka, która pięknie się w mojej ocenie właśnie tam biła między Platformę i PiS. To, co się dzieje w Łodzi, gdzie jest koalicja Tak dla Łodzi, w Gdyni, gdzie jest taka koalicja Marzę o Gdyni, czy w Koszalinie, gdzie też staramy się prezentować to nowe spojrzenie na rozwój miasta. I wydaje mi się, że te ruchy miejskie są takimi prawdziwymi ruchami progresywnymi, które wiedzą i doskonale diagnozują lokalne problemy i pokazują możliwości ich rozwiązania w tej sferze infrastrukturalnej, społecznej, czy wreszcie tej obywatelskiej. Dlatego wydaje mi się, że w wyborach samorządowych przyszłość, w tych wyborach samorządowych należy do ruchów miejskich, a partie z szałym szacunkiem do partii jednak tych diagnoz tak do końca dobrze nie stawiają, bo zajęte są tą walką taką ogólnokrajową i patrzą na wybory z punktu widzenia całego kraju, a nie odnoszą się jednak do końca do tych problemów typowo lokalnych. Jedno zdanie. Prowokowałem się, ale padło mi teraz na głowę, że pojawia się coś, takie nowe zjawisko, jakby nazwałem je na roboczo zazdrością samorządową. Mówisz tutaj o, Adam, mówiłeś o inicjatywach waszych związanych z in vitro i tak dalej, bezpłatnymi przejazdami. Podobnie rzecz ma się dokładnie w sejmiku, bo inicjatywy klubu radnych SLD właśnie w sprawach in vitro, budżetu obywatelskiego były albo niedopuszczane do rozpatrywania, a potem szybciutko były przejmowane przez pana marszałka i grupę. Za in vitro głosowałeś tak, jako jedyny. W pozostałych przypadkach nie mogę tak samo powiedzieć. Ale pojawia się nowe pojęcie. Zazdrość samorządowa. Kto wychodzi z inicjatywą? A w roku przedwyborczym, czy rok wcześniej to przyszło? Tak? Ja myślę, że są zgody. To co mówiliśmy w Koszalinie. Nieważny jest projekt i merytoryczna od nim debata, ale kto wychodzi z projektem i wtedy jego ocena i naciąganie tej negatywnej oceny pod właśnie tych wnioskodawców, którzy tam projektują. Dzięki Aronie za twój głos i teraz chciałem do Katarzyny, bo sobie tak pomyślałem, że po pierwszą rundę warto było spędować optymistycznie, a Katarzyno powiedziałeś, że ty wróciłaś do Kaszalina i sobie bardzo chwalisz ten pokój, więc chciałbym cię sprowokować do takiej bardziej optymistycznej refleksji, znaczy jakie atuty mają średnie miasta, ewentualnie jakie mają, co mogłyby używać atutów, a twoim zdaniem na przykład nie wykorzystują. Co trzeba było wzmocnić z twojej perspektywy, żeby więcej osób było takich jak tych, którzy decydują się na powrót do Koszalina. Nie tak jak Miłosławski na debatę, ale żeby po prostu zamieszkać. Właśnie przydało nam się tylko tak, żeby
Konstytucja pewnie byłaby częstsza, pewnie trochę mądrzejsza i przede wszystkim więcej ludzi by wokół tego się zgromadziło. To prawda jest taka, że ja zaraz wrócę do Twojego pytania, ale takie rozmowy odbywają się czy podobne. No oczywiście przy okazji Kongresu Kobiet na przykład. No jest kilka takich wydarzeń, które są w całej Polsce i takie rozmowy się otaczają tak naprawdę na co dzień. Jest na sali kilka osób, które bodajże 2-3 lata temu braliśmy udział w projekcie dotyczącym Śródmieścia Koszalina, z którego bardzo dużo się działo, bardzo dużo ludzi było zaangażowanych. Zupełnie jakby ja przynajmniej jako mieszkaniec niezaangażowany w samorząd zupełnie nic nie widzę. To teraz wracam do Twojego pytania. Ja rzeczywiście wyprowadziłam się z Koszalina z przyjemnością do dużego miasta. Z przyjemnością w tym dużym mieście mieszkałam, rozwijałam się zawodowo. Zarabiałam pieniądze, nie wspomniałam o tego, co w Koszalinie. I zupełnie przypadkowo do Koszalina wróciłam. To takie w ogóle pozamerytoryczne powody. I nagle okazało się, że to jest fajne. Tak? To jest rzeczywiście fajne miasto do mieszkania. Przytoczę zdanie mojej koleżanki, która, ja miałam już dzieci, jedno za granicą już wyjechało, jak wróciłam. Drugie jeszcze się uczyło w szkole średniej, ale koleżanka, która miała trochę młodszą córkę uzdolnioną językowo, która się uczyła zaraz kilku języków, mówi, Boże, tu jest łatwo uczyć dziecko, bo myśmy w Poznaniu i potem jeszcze mieszkałam kilka lat na wsi, właśnie w okolicach miastka, byli wszyscy kierowcami własnych dzieci, bez przerwy. To jest to, co się teraz dzieje w dużych miastach, zresztą również w Koszalinie, który się rozrasta. Nie wiadomo dlaczego tak bardzo, w sensie odległości. Nie wiem, czy wszyscy już macie domy za miastem, czy chcecie mieć, ale bycie kierowcą własnego dziecka przez kilka godzin dziennie jest zupełnie słabym pomysłem na życie. A wszyscy sobie to jakoś tam organizujemy. Mało tego, myślę sobie, że Koszalin, znaczy w ogóle jestem koszalinianką, tak? Więc się urodziłam, więc jakiś tam sentyment wiadomo, ale myślę sobie też, że Koszalin ma na absolutnie genialne położenie geograficzne, które jest okropne, jeśli chodzi o dojazdy, to jest w ogóle jakaś masakra, żeby stąd się wydostać, żeby, nie wiem, na przykład jak trzeba być często w Warszawie, to jest drama zupełnie, za daleko. Ma beznadziejną komunikację, tą zbiorową jakąkolwiek, czyli pociągi, to wszystko jest słabe, bardzo. Ja na przykład ostatnio musiałam dwukrotnie być w Warszawie, skończyło się to z panią koleżanki w Poznaniu, żeby dojechać i wrócić. Więc, ale mamy za to atuty geograficzne. No niewiele jest miejsc, które jest tak fantastycznie położone, że ma i morze, i ma jeziora. Jest po prostu ładnie u nas. I wydaje mi się, że koszalinianie doceniają bardzo to, że jest gdzie w zasadzie w ciągu 15 minut możemy być nad morzem, możemy być nad jeziorem, możemy być w fajnym lesie, czego zupełnie duże miasta nie mają, albo muszą dużo dalej jechać, więc jakby są atuty. Na pewno jakaś pomoc, mówię, nie będę tu się mądrzeć, są samorządowcy, którzy się tym zajmują na co dzień, na pewno pomoc ze strony państwa byłaby bardzo istotna i na pewno by jakaś taka polityka dla w ogóle średnich miast na pewno by pomogła, no ale dopóki mamy rządy, jakie mamy, to w ogóle jest chyba rozmowa o wiatrach, tak, więc myślę sobie, że to by warto do takiej rozmowy wrócić po następnych, albo może trzeba przed, żeby wybrać tego, kogo trzeba. Ale na pewno warto wrócić do takiej rozmowy po kolejnych wyborach parlamentarnych. Bo w tej chwili jakby no nie ma rozmówców, więc nic nie osiągniemy. Okej, dziękuję. To zanim Państwo jeszcze poproszę o głos, to widzę, że Michał sobie przygotował kilka kres, to oddam jeszcze sobie Michał głos i zaraz zwrócę się do Państwa. Tylko krótko się odniosę do dwóch rzeczy. Jeśli chodzi o kierowcę własnego dziecka, to przyszło mi do głowy profesor Matyja ma taką tezę, że na prowincji rządzi, całej prowincji polskiej rządzi centroprawica, niezależnie od tego, czy jest to SLD, PiS, PO czy PSL, ale jak on definiuje centroprawicę? Otóż, że to są tacy, którzy zawsze żyją dobrze z lokalnym proboszczem, to jest jeden wyróżnik, a drugi, że uważają, że transport publiczny jest przeznaczony dla dzieci i emerytów. To znaczy, to jest, do tego jest potrzeba, że nie ma w ogóle myślenia o transporcie publicznym jako infrastrukturze cywilizacyjnej, tak? Która decyduje o tym, jaki jest, która decyduje w zasadzie o wszystkim, tak? Bo właśnie decyduje o tym, czy mieszkanie nieco poza miastem, co oczywiście ma również publiczne zalety, tak? Czy jest właśnie znośne, czy jest nieznośne, prawda? Czy wiąże się z ogromnymi kosztami
czasu, pieniędzy, efektu śladu węglowego i tym podobnych. A druga rzecz, jeśli chodzi o tę agendę ogólnokrajową. Dla mnie jest naturalne, że tematyka lokalna będzie wiodąca, będzie przeważać i będzie w centrum debaty przed wyborami samorządowymi. Niemniej wydaje mi się, że to, czego trochę brakuje, i to w pewnym sensie trochę jest bez znaczenia, czy to są ruchy miejskie, czy to będą partie. Ci, którzy będą mogli wziąć władzę w poszczególnych miastach, w poszczególnych lokalizacjach, tak jak mówię, abstrahując od tego, kto to rzeczywiście będzie, myślę, że w ich interesie jest to, aby próbować z innymi samorządami, z innymi miastami, zwłaszcza o podobnym statusie i o podobnych wyzwaniach, bo one mają charakter systemowy i one zależą od warunków stworzonych na zewnątrz, żeby po prostu traktowały to jako jeden z elementów swojego programu. I to jest także pośredni element nacisku na władze centralne, dlatego że jeśli we wszystkich wyborach samorządowych istotna część kandydatów, a potem rządzących ugrupowań, będzie miała jako element swojej agendy, że my domagamy się tego, żeby państwo prowadziło inną politykę transportową, inną politykę inwestycyjną, żeby myślało, żeby nie tylko zapisywało w swojej strategii, że to bardzo niedobrze, że średni odległość dojazdu do pracy w Polsce to jest 46 km wśród ludzi, którzy dojeżdżają. Dojeżdżający to są ci, którzy wyjeżdżają poza swoją gminę, tak? 3 miliony ludzi dojeżdża, średnio 46 km. No to jest niesłychana odległość, prawda? To jest zdiagnozowany problem. To zdaje się nawet chyba jest strategia odpowiedzialnego rozwoju zapisane. Tylko oczywiście niespecjalnie są na to jakiekolwiek zastosowane środki zaradcze. I dowartościowanie miast średnich, przecież to jest jeden z podstawowych mechanizmów czy środków do tego, żeby chociażby ta średnia odległość do pracy się zmniejszyła, prawda? Żeby nie trzeba było dojeżdżać na drugi koniec województwa, tylko właśnie do na przykład miasta powiatowego, prawda? Które jest najbliżej, no tylko że to się nie wydarzy bez innej bo to nie chodzi o to, żeby można było dojechać tylko o to, żeby można było dojechać z małego miasta do miasta średniego, tylko jeszcze, żeby do tego średniego miasta można było dojechać z centrum Polski, przez to będzie więcej inwestycji, przez to będzie więcej miejsc pracy, prawda? To są wszystko połączone i żaden samorząd nie jest w stanie sam na przykład zbudować drogi od Koszalina do Gdańska, prawda, za własne pieniądze. Znaczy, jeśli nie będzie interwencji makro i nie będzie po prostu pieniędzy z budżetu centralnego, no to będzie bardzo trudno rzeczywiście coś takiego stworzyć. RPO to jest to miejsce w sejmiku, w każdym sejmiku, bo każdy sejmik w Polsce ma swoje RPO, tą drogą środki unijne są transferowane na poszczególne zadania. W ramach RPO wyłączono pieniążki na zintegrowane inwestycje i w skrócie nazywa się to ZIDE, terytorialne zintegrowane inwestycje. Utworzono w naszym województwie dwa takie obszary. Jeden obszar to jest obszar szczeciński, wokół aglomeracji szczecińskiej i utworzono drugi obszar, który nazwano Kokobi. Koszalin, Kołobrzeg, Białoruś. Powstaje taki trójkąt. I tu już nie potrzeba jakby ingerencji rządu w tym zakresie, na przykład jak w kontraktach terytorialnych, ale tutaj bardziej samorządy mogłyby się porozumiewać i na przykład powstają teraz te ogromne trasy S i S. Za moment powstanie jeden problem. Co z DK6, czyli drogą krajową 6, która stanie się drogą, dzisiaj nie wiemy jeszcze, kto będzie właścicielem tej drogi i o to się będzie, będą tu się będą boje i dantejskie ceny działy, bo wiemy już to, bo tak się działo z DK3 i tam pod Pyrzycami i wiemy, jakie tam boje samorządy toczyły, aby po prostu obronić się przez utrzymywaniem dróg i ułożeniem dużych środków finansowych. Ale tutaj wracając do Kokobi, myślę, że mądrością naszych trzech samorządów, ludzi mieszkających w tym terenie, jest po prostu wytworzenie nacisku, czy to przez ruchy miejskie, czy przez partie polityczne, czy przez ludzi, którzy chcą dobrze mieszkać i nie chcą być kierowcami swoich dzieci. Piękne określenie, ale i smutne. To jest utworzenie właśnie takiej aglomeracyjnego środka transportu. Ja nie wiem, czy miałby to w oparciu, mielibyśmy to robić o koleje, przewozy regionalne, czy w oparciu o jakieś w niedalekiej przyszłości szynobusy, które by alternatywnymi trasami, nie kolidującymi z tymi ogromnymi przecież drogami, którymi też by nie transferowały się dziesiątki, setki samochodów.
żeby dla nas wszystkich, dla mieszkańców Kokowi, bo jeżeli ten ruch w przyszłej edycji jest w stanie powtórzony, to będzie miejsce dla nas wszystkich samorządowców, tych, którzy będą chcieli w samorządach pracować, aby to mieszkańcom coś dobrego zafundować. Ja teraz mam widzenia osoby, która to się przygląda ruchom samorządów. Nie widać jakiejkolwiek współpracy między Koszalinem a Kołobrzegiem. Przynajmniej ja jej nie widzę. To jest wejść. No właśnie, ta sama partia, Białogardę tym bardziej nie widać. Pani Burmistrz, ja jestem znaczy ja jej nie widzę, ja nie mówię, że jej nie ma, tak? Mieszkanie z Koszalina nie widzę, mieszkanka. Natomiast jestem również osobą, która raz na jakiś czas próbuje żyć bez samochodu. To właśnie między innymi dlatego, że grzechu zmęczyło bycie kierowcą własnych dzieci. I absolutnie się nie da. Ja poległam po raz, nie wiem już który, kupiłam samochód, który zostawia obrzydliwy ślad ze sobą, węglowy, no takimi w tym momencie stać, ale próbowałam na przykład dojechać, wiecie Państwo, to jest tak, w małych miejscowości do Koszalina jakieś tam busiki jeżdżą, pewnie to nie jest idealne, ale do pracy ludzie, którzy przynajmniej w tych takich typowych godzinach pracują, są w stanie dojechać. Ja natomiast próbowałam pojechać odwrotnie. Próbowałam dojechać do gminy, załatwić coś w urzędzie. Tak jak czyli wtedy, kiedy ludzie jadą do Koszalina, to ja chciałam pojechać do małej miejscowości. Nie założyłam żadnego środka, ani jednego. To w ogóle nie działa, myślałam, bo czy to sama, bo nie pojechać po prostu. A bo mówiłam o tej gości, że będzie się tam 20 km. Więc ja sobie nie wiem, no może Państwo coś wiecie, samorządowcy, na temat sytuacji Kokowi. Ja pierwsze słyszę, wiem, że droga buduje się, która powinna połączyć Koszalin z Kołobrzegiem, bardzo przyspieszy, zbliżyć miasta do siebie, bo będzie po prostu szybsza, ale ja wiem również, ale że nie załatwi tematu. Jasno do mojej miejscowości, Pani. Tak, ale również nie załatwi tak naprawdę transportu do Kołobrzegu dla takich osób jak ja, które próbują żyć bez samochodu raz na jakiś czas. Bo ciągle do Kołobrzegu jeździ, nie wiem, nie ma do pociągów, ale to jest jakaś ilość. Wygaczamy trochę już z tej dyskusji o problemach Siedlinas, problemy regionalne, ale faktycznie ta współpraca, jesteśmy skazani na tę współpracę. Jak będzie S6, to będziemy do Kołobrzegu jechali z 20 minut z Koszalina i to wymusi taką pewną współpracę przy udziale jeszcze samorządu wojewódzkiego też. No, jeżeli spojrzymy... Do Kołobrzegu już nie dojedziesz. No nie, no tam właśnie. Do Białogardu będzie tu nie dojechać. Dokładnie. Natomiast jeżeli mówimy o rozwoju tutaj naszego całego tego regionu nadmorskiego, to wystarczy spojrzeć także i brać przykłady z innych krajów. Na przykład, no właśnie, mi brakuje jednej rzeczy u nas w regionie. To jest też, no może na przyszłą kadencję dla samorządu wojewódzkiego, turystyczna karta regionalna. Tego u nas nie ma. Tutaj nie wiem, czy w Polsce gdzieś taka karta funkcjonuje, gdzie samorządy tworząc, wchodząc w kartę, czy prywatne inicjatywy, prywatni przedsiębiorcy wchodzą w to i turysta przyjeżdżający do danego regionu chce ją albo za darmo, albo może ją za małe pieniądze wykupić i przez to ma do dyspozycji pewne atrakcje w regionie. Na przykład może iść raz za darmo w akwaparku na 2 godziny, skorzystać ze stateczków koło brzegu, czy z innego miejsca tutaj u nas w regionie. No, tego mi u nas w regionie brakuje i mam nadzieję, że następna kadencja samorządu wojewódzkiego no, mogłaby wprowadzić, przyszłe władze wojewódzkie mogłyby się na tym zastanowić, w jaki sposób wprowadzić, ale nie mówię o karcie wojewódzkiej. Tego nie mówisz? No, między innymi tak, no, będziesz, wiem, że będziesz kandydował do sejmiku. Dziękuję za pozytywne odpowiedzi. Także to jest jeden z pomysłów. A może jeszcze jedno, ale to... No to może Państwo macie pomysły, bo albo się zgadzacie, bądź nie zgadzacie z rzeczami, o których mówimy. Pierwsze zgłoszenie. Jeśli można. Dzień dobry Państwu, nazywam się Surowy Mirosław. Przybyłem na dzisiejsze spotkanie właśnie dlatego, że to, z czym się spotykamy w dniu dzisiejszym, budzi moje ogromne obawy. Koszalin. Aglomeracja koszalińska i otoczenie z niegdysiejszego 4. ośrodka produkcji przemysłu elektronicznego stał się miastem aptek i banków. I to jest niepokojące, ponieważ nie jesteśmy aż tak bogaci, żeby inwestować w bankach i tak chorzy, żeby tylko odwiedzać apteki, a powinniśmy zacząć coś zmieniać w naszej rzeczywistości.
Państwo poruszyli tutaj sporo problemów. Pani Katarzyna mówiła między innymi o tym, że ma fantastyczne położenie Koszalin. Tak, tylko w naszej przestrzeni funkcjonuje Koszalin Centrum Pomorza, jeśli się nie mylę, prawda? Ja twierdzę, że Koszalin owszem, ale nie centrum, tylko środek Pomorza. A to jest ogromna różnica. Z Koszalina można zrobić Centrum Pomorza, ale nie budując S6 Szczecin-Gdańsk, a jak powiedziano, 11. Tak, 11. Bo i ze Szczecina do Poznania jest dalej, i z Gdańska do Poznania jest dalej, z Koszalina do Poznania będzie bliżej. Powinny być uruchomione trasy w kierunku na Kołobrzeg i na Darłowy. Dlaczego nie wykorzystywać mocy, jakie oferują chociaż małe, ale jednak porty, które umożliwiłyby transfer naszych lokalnych produktów. Jeśli chodzi o, też mówiła pani Katarzyna, kierowca własnych dzieci. Problem polega na tym, że priorytety, jakie są prezentowane przez władze samorządowe, dalekie są od potrzeb obywatelskich. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w 2010 roku, i powiem to zgodnie z prawdą, zaanektowane zostały tereny Jamna i Łabuszy. Wbrew woli 95% lokalnej społeczności. Ja akurat mieszkam w Łabuszu. Proszę Państwa, z Łabusza do ratusza jest, jeśli się nie mylę, 6 czy 7 kilometrów. 6 czy 7 kilometrów. Cztery autobusy w ciągu doby. Koszalin bardzo tęsknił za morzem, a jeśli się nie mylę, Wodna Dolina jest w kierunku na Poznań, a Akwapark jest w kierunku na Gdańsk. Jakość tych związków z tym morzem w intencjach Koszalina nie widać. Oczywiście, kolejna kwestia, to co było powiedziane, atrakcją miast średnich jest właśnie ich średniość. Ludzie czasami mają dosyć wielkich aglomeracji, mają dosyć kurortów, a chcą normalnego, spokojnego, sielskiego życia i pobytu, a nie ukrywajmy, Koszalin i okolica jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym, pod względem krajoznawczym, pod względem wypoczynkowym, ale jedynym atutem naszym nie może być tylko słońce. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Jeśli można, jakbym się nie zgodził z panem Michałem Sutowskim odnośnie tego twierdzenia, że oczywiście ruchy miejskie, samorządowcy w średnich miastach powinni się porozumiewać między sobą i lobować w centrali, aby centrala umożliwiała im jakieś rozwiązania, które będą dobre dla regionów. Ale ja dlatego się z tym nie zgadzam, bo to nie ma żadnego przełożenia takiego, myślę, prawnego, formalnego, bo jeśli w tej chwili, nawet jeśli pewne samorządowcy, nie wiem, w Białogardzie, w Kołobrzegu, w Koszalinie będą widzieli jakieś rozwiązanie dobre dla tego rejonu, to nie mają żadnego środka nacisku, żeby rząd w Warszawie no, zrealizował ich oczekiwania po prostu. Więc do czego zmierzam, że nie da się tu rozdzielić polityki samorządowej, regionalnej od polityki ogólnopolskiej. W tej chwili myślę, że żeby w ogóle państwo dobrze funkcjonowało i również na poziomie samorządowym również, to trzeba umieć dobrze stawiać diagnozę i wprowadzać dobre środki zaradcze. A w tej chwili widzimy, w mojej ocenie, ja widzę, że w tej chwili zaczyna dominować, no wiadomo, narracja rządu obecnego, gdzie nie ma żadnej dyskusji, gdzie nie ma żadnej dyskusji, czyli nie można, nawet jeśli się postawi dobre diagnozy, to te diagnozy są pomijane po prostu. I myślę sobie, że
sprowadzenie, tylko tak jak ja tutaj rozmawiam najczęściej pewnie poprzez komunikatory społecznościowe jeszcze przed wyborami samorządowymi z osobami, które tutaj cenię, które są na tej sali, które myślę, że dobrze potrafią jakby ocenić, diagnozować problemy, które są obecnie w Koszalinie, ale jakby mój podstawowy taki pewien no, uwaga czy zarzut jest taki, że nie można mówić tylko o tematach samorządowych, nie mówiąc również o sprawach ogólnopolskich. I obawiam się, że nawet jeśli tu postawimy najlepsze diagnozy, a formacja rządowa będzie rządziła tak jak do tej pory, to nie będzie dobrego rozwoju samorządu. Dziękuję. Ale to tutaj pani burmistrz i potem pani. Już. Według kolejności zgłoszeń. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Stachowiak, zastępczyni burmistrza Białogardu. Wszyscy Państwo, którzy powiedzieliście i o faktach wynikających z raportu i o Pani odczuciach jako mamy, która ma dodatkowe problemy, aby móc realizować jakieś swoje programy rodzinne dla dzieci. I to, co dzieje się w Kokowi, o czym wspomniał Jerzy i Adam mówił również o programach zintegrowanych. To wszystko, jeśli nawet jest niezauważalne z punktu widzenia takiego przeciętnego odbiorcy, mieszkańca jednego czy innego małego miasta, to się dzieje, niezależnie od tego, czy to od razu widać, czy będzie to widać dopiero w drugiej, czy być może w trzeciej kadencji. Pamiętajcie Państwo, że perspektywy finansowe, w ramach których otrzymujemy pieniądze, one są siedmioletnie. I ta, w której jesteśmy teraz, kończy się w 2020 roku. Rzadko, albo raczej nigdy, chociaż musiałabym użyć dzienników, żeby to sprawdzić, zbiega się z końcem kadencji i można coś na ten temat powiedzieć. Ale one się dzieją. I nigdy nie dzieją się, nawet jeżeli ktoś myśli o tym osobiście i subiektywnie, na niekorzyść. One są zawsze na korzyść, ale grup, do których być może w tym momencie się Państwo nie zaliczacie. Mówię tutaj tylko do niektórych zadowolonych, niezadowolonych, przepraszam. Bo na przykład w momencie, kiedy w ramach ZIT-u, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, porozumiewamy się z Koszalinem, Kołobrzegiem i Białogardem, co będziemy realizować, to proszę sobie wyobrazić, że to jest najpierw ograniczony pewien komplet działań, z którego my jeszcze musimy wybrać to, co będzie pasowało tym trzem miastom. One wszystkie są różne. Zwróćcie uwagę, jest miasto na prawach powiatu, tutaj jest miasto około 100-tysięczne, moje jest 25-tysięczne. Jak trudno wybiera się z ograniczonego zasobu jeszcze coś, co miałoby być wspólnie realizowane. Najczęściej są to projekty edukacyjne i takie się też dzieją. Jakaś niska emisja, czyli na przykład nowe tabory autobusów. Nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć z punktu widzenia samorządowca i dorzucić do raportu, co jeszcze przeszkadza samorządom rozwijać się, bo widzę, że i Koszalin, i Białogard, i Kołobrzeg radzą sobie świetnie. I może niekoniecznie potrzeba im pomocy, tylko wystarczyłoby, i widzę to wyraźnie z perspektywy ostatnich lat, nie przeszkadzać. Bo jeśli na przykład Białogard oferuje, dbając o właściwy profil demograficzny miasta, który jest taki, jak powiedział Jerzy, a może trochę lepszy, że tych do przedprodukcyjnych mamy 30%, tak jak średnia w Polsce, a tych poprodukcyjnych mamy też 30%. To znaczy, że profil demograficzny Białogardu jest całkiem niezły, ale być może on wziął się stąd, że u nas jest spokojniej niż w Koszalinie, że młodzi ludzie do 35 roku życia mogą wydzierżawić działkę za 20% wartości i wybudować się w ciągu 4 lat, bo taki jest nakaz, taką uchwałę przyjęliśmy, że od ponad 15 lat mamy własną strefę, która w tej chwili zatrudnia już około 1000 osób. To się nie dzieje z dnia na dzień. Tak walczyliśmy z bezrobociem. I jest całkiem dobrze, albo raczej powiedziałabym, dobrze by było, gdyby. I teraz w czym przeszkadza obecny rząd rozwojowi, w rozwoju małych i średnich miast? Na przykład w tym, że przerzuca na nas różne swoje zadania, nie dając na to pieniędzy. Bo tylnymi drzwiami wprowadził pewną liczbę dzieci w klasie każdej, to musi być do 25, to nie może być więcej.
I kiedy zmieniono ustrój oświatowy, te dzieci od klasy pierwszej do ósmej idą w tym zestawie. Chcę Państwu powiedzieć, że jedna klasa kosztuje samorząd od 160 do 200 tysięcy rocznie. Jeden oddział klasowy. Nie jedna klasa, bo klasa to kilka oddziałów. Teraz Wody Polskie przejęły całe odium decydowania, ile ma kosztować woda w danym samorządzie. I wróciła ze spotkania w Warszawie przerażona pani prezes Rybik, który aż 9 samorządów obejmuje i mówi, słuchajcie, oni nam każą ukrywać koszty. I mówią, a może nie pokazujcie wszystkiego, to może niech wam miasto umorzy dzierżawę. Przerzucają koszty na samorządy, odbierając nam pieniądze. W tym roku na przykład musieliśmy zawiesić nasz program drogowy, w którym 3 miliony przeznaczamy co roku na to, aby poprawiać drogi w Białogardzie, bo okazało się, że wskutek reformy oświatowej, która dla rządu jest absolutnie bezkosztowa, dla miasta Białogardu kosztowała dodatkowo 3 miliony 100 zł. To jest dokładnie tyle, to jest 3% naszego budżetu, ale to jest dużo, bo mogliśmy to wydać na drogi. I takich przykładów mogłabym pokazywać dużo więcej, że koszty i to, co powinno robić państwo, bo taka jest jego rola, tak jak na przykład utrzymywanie szpitali. W ogóle jest tak tragiczna sytuacja z przepisami dotyczącymi istnienia szpitali, działania szpitali, prywatyzacji, komercjalizacji, a sieć szpitali to już jest najgorsza rzecz, jaka się mogła zdarzyć. Jest to taki bubel prawny, tylko nikomu nie zależy na tym, poza tymi odczuwającymi brak dobrego szpitala w swojej miejscowości. Aby ten bubel naprawić, bo przecież są inne, bardziej chwytliwe wyborczo sytuacje i rzeczy, więc w perspektywie tego, co czeka małe i średnie i duże również miasta, gdzie ten profil demograficzny będzie się zmieniał, nieposiadanie dobrze działającej służby zdrowia i nieposiadanie pieniędzy na społeczny rozwój lokalny, obywatelskość, niech ona będzie inicjatywą obywatelską, czy to się będzie nazywał społeczny, czy to się będzie nazywał bon edukacyjny, czy jakakolwiek inna oddolna inicjatywa, nie będzie miał racji bytu, więc zwiniemy się, proszę Państwa, przez to, że państwo jest niewydolne, nie państwo, tylko nasze państwo, które zamiast dbać o to, aby inwestować, aby Polska mogła się rozwijać, bo my sobie w samorządach zawsze poradzimy. Pokazuje to ostatnie dwudziestolecie po 89, kiedy udało nam się świetnie zaistnieć. Ale ten rząd robi wszystko, aby państwo się zwinęło. Społecznie będziemy niewydolni. Pieniędzy dla naszych coraz starszych osób na leczenie, na opiekę, na usługi nie będzie, a młodzi będą rzeczywiście migrować, bo skoro jest otwarta Europa, chcemy, żeby taka była dla nas, to przeciętny pracownik, moja córka jest teraz w takiej sytuacji, że za chwilę będzie stażystką, no za 2200, po 6 latach nauki, przed 5 kolejnymi latami, kiedy tu obok za granicą, po dobrej trasie dojedzie i będzie zarabiała 6 razy tyle, też będąc stażystką i robiąc taką specjalizację, jaką chce, a nie jaką państwo wskazuje, bo to jest kolejne kuriozum, że mamy za mało lekarzy, za mało pielęgniarek, ale mamy ograniczoną ilość rezydentów i rezydentur. Także za chwilę nie będziemy mieli lekarzy, nie będziemy mieli dobrze działającej oświaty, ani oddolnych inicjatyw, bo wszystko zostanie zjedzone przez niewydolne państwo, które przerzuca na małe samorządy odpowiedzialność finansową i to jest najbardziej groźne. Przy czym raport doskonale oceniał to, co działo się do tej pory. Polityka dyfuzyjna Platformy zrobiła swoje niestety źle. Szkoda, że nie mamy 40 iluś województw, ale nie przez województwa. Można by było faktycznie rozmieszczać różne instytucje w wielu małych miasteczkach powiatowych i innych, ale naczelne podstawowe rzeczy, czyli opieka i rozwój gospodarczy, to powinno być
To powinno być w rękach państwa, tak samo jak komunikacja. Samorząd sobie sam z tym nie poradzi. Dziękuję za uwagę. Bardzo, bardzo proszę. Tak, Elżbieta Pawłowska, emerytowana polonistka z Koszalina. Ja mówię z Koszalina, chociaż urodziłam się, wychowałam w Łodzi. 30 czerwca minęło 42 lata, jak przyjechałam tu z własnego, nieprzemuszonego wyboru. Przyjechałam dlaczego? No to, że przyjeżdżałam tu na wakacje do Gąsek i Koszalin mi się podobał, bo widziałam tu takie perspektywy rozwoju. Była nawet taka instytucja, jak taki ogólnopolski, objeżdżający Europę, nawet festiwal filmowy też tu się odbywał. Była bardzo dobra komunikacja z morzem, bardzo dobrze jeździł pociąg na trasie do Kołobrzegu, zatrzymując się nie tylko w Wieścicach, ale w Dworku, Miłogoszczy, Tymieniu, Ustroniu Morskim i dalej. Znakomicie funkcjonowała komunikacja miejska. Była duża liczba autobusów połączeń z okolicznymi, ciekawymi miejscowościami, jak Boni i inne. Połczyn, super uzdrowisko, było w zasięgu autobusów co najmniej 5 dziennie oraz pociągu z przesiadką w Białogardzie i tak dalej, i tak dalej. Poza tym Koszalin był bardzo zielony. Powoli się zaczęło to kończyć na początku lat 90. Ja nie zajmuję się polityką. Ja patrzę z punktu widzenia osoby, która w 88 roku przestała być współwłaścicielką samochodu i za punkt honoru sobie przyjęłam takie życie ekologiczne, że nie będę kupować własnego samochodu, bo mieszkam w takim mieście, w którym i takiej okolicy, w której jest to możliwe. Tak jak Kasia powiedziała, na szczęście moje dziecko najpierw samodzielne było tu w Koszalinie, później pojechało na studia do Wrocławia, więc nigdzie nie musiałam go wozić, ale jest to coraz mniej możliwe. Połączeń wszelkich nie ma. Moja koleżanka równolatka chciała, chcąc przyjechać na moje urodziny w sobotę 7 lipca z Połczyna, to nie jest dziura. To jest uzdrowisko. Jechała przez Białogard, Kołobrzeg. Żeby w niedzielę mogła wyjechać i do siebie dojechać, musiała wstać o 7 rano, bo było jedno połączenie. Nie wiem, czy to jest wielka polityka, czy mała, ale to jest fatalne. To jest fatalne, bo jeżdżę do Łodzi i mówią, a Koszalinek, to teraz tam no, Mielno nas przykrywa swoją marką, czy dobrą, czy niedobrą, ale jest znane. Jeśli chodzi o kulturę, to samo, mamy swój teatr i bardzo dobrze, mamy multikino i bardzo dobrze i Kryterium, ale to nie znaczy, że młodzież szkolna i akademicka musi prosić kogoś, szczególnie szkolna, żeby samochodem zawiózł do Trójmiasta. Ja do końca lat 90. jeszcze jeździłam na wycieczki do teatrów w Gdyni, szczególnie do muzycznego. Stamtąd był o 21 z minutami pociąg, na który biegliśmy i przyjeżdżaliśmy. Teraz się nie da w żaden dzień. Po 18 ostatni, później jest pendolino, to nie jest na kieszeni ani emeryta, ani ucznia. Więc ogólnie źle się dzieje. Możemy mieć szumne hasło Koszalin, centrum Pomorza, ale nie jesteśmy żadnym centrum. Jesteśmy po prostu zadupiem poza sezonem i najwyższy czas to powiedzieć. Władze się zmieniają, a Koszalin jest marginalizowany coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Do Łodzi w dalszym ciągu głównie można pojechać PKS-em w dzień albo w nocy, ale na nocny w Koszalinie nie można kupić biletu. Tak? Nie można. Trzeba pojechać do Kołobrzegu. Więc tak to wygląda z mojej 42-letniej pobytu w Koszalinie. Nie wyprowadzę się stąd, bo jest to, tak jak Kasia mówiła, miasto sympatyczne, ma się tu przyjaciół, ma się znajomych, swojego lekarza, swoją krawcową i tak dalej, ale jest bardzo, bardzo przykro takiej osobie jak ja patrzeć na to, jak Kosarni się stacza po równi pochyłej, bez względu na to, co mówią hasła wyborcze. A w ostatnich 2 czy 3 latach jeszcze gwałtownie musimy walczyć z naszymi samorządowcami, żeby nam nie wycięli reszty zieleni w mieście, bo komuś to bez przerwy przeszkadza. No jak ja zobaczyłam ten nowy rynek otwarty, to po prostu no koszmar.
komu te świerki tu czy tam przeszkadzały. Ja rozumiem, że na środku. Taki jest pogląd bardzo wielu koszalinian, którzy tu się urodzili, wychowali, albo są koszalinianami z wyboru i czekamy cierpliwie, ale może nas cierpliwość skończy, żeby wreszcie to miasto zaczęło w pełni żyć. Czyli trzeba przywrócić pewne połączenia komunikacyjne, pociągowe, tak jak tu pan powiedział, szynobus, który się zatrzymuje na tych okolicznych, no dobrze, że chociaż została turystycznie przywrócona wąskotorówka, to jest niewątpliwie atrakcja i bardzo fajnie, że jest, przywrócić w mieście prawdziwą komunikację miejską. Ja ostatnio usłyszałam, że za 100 czy za 100 ileś tysięcy znów miasto wyda na jakichś rzeczoznawców, którzy stwierdzą, co zrobić, żeby w Koszalinie komunikacja miejska była lepsza, no to po prostu włosy się jeżą. Te 100 tysięcy to trzeba wydać na zmiany transportu, a zatrudnić iluś tam studentów, mieć dobry plan, którzy będą z ankietami od października jeździć w autobusach w prawo, w lewo całymi dniami i później to dobrze przeanalizować i będzie wiadomo, co Koszalinowi jest potrzebne, bo każdy pasażer, który z tego korzysta, powie. Także tak to wygląda z mojej perspektywy osoby kompletnie apolitycznej. Nie należałam nigdy do żadnej partii, nie należę i nie będę należeć. Natomiast no, pesymistką jestem w tym względzie. Nie wiem, kiedy doczekam tych zmian na lepsze. Dziękuję. Pan się zgłasza? I potem pani, potem Łażej i byśmy wtedy już dali głos do podsumowań, bo kończy nam się szkodnie czas. Koszalinian wyrodzenia, chociaż w historii mojej było tak, że po parę lat mieszkałem poza Koszalinem, ale ostatecznie tu wróciłem. Proszę Państwa, ja sobie godzinę temu uświadomiłem, jaka jest zaleta średniego miasta. I przyczyną było wino. Otóż... Zaczyna się ciekawie. Nie dlatego, że go wypiłem nadmiernie, bo widzę pięknym nasze miasto, tylko dlatego, że mniej więcej godzinę temu, będąc z niektórymi tutaj obecnymi w innym miejscu, usłyszałem taką propozycję, to może byśmy wypili takiego chłodnego wina od rodziny. Ja mówię, może nie, dlatego że przecież idziemy na spotkanie w sprawie średnich miast. No to jedna osoba będzie jechała samochodem, a pozostali mogą się tego wina napić. Ale potem myślimy tak. Kurczę, że to jest bez sensu. Przecież więcej nam zajmie czasu dojście do tego samochodu, przejazd, zaparkowanie, niż przejście z miejsca, w którym byliśmy, do hotelu Gromada. Na koniec się okazało, że nie mamy tego wina. To jest w ogóle taki pechować sobie. Ale to tak tytułem tego, o czym tu mówimy, o pewnych właściwościach i zaletach i też kłopocie komunikacyjnym, który jak się dokładnie przyjrzeć, to taki tam rower miejski, rower, piesze wycieczki powodują, że okazuje się, że ten Koszalin jest dużo mniejszy niż nam się wydaje z poziomu samochodu. Że mniej więcej tyle samo czasu zajmuje nam komunikacja piesza czy rowerowa, co autem. Czyli to oznacza, że musimy może troszeczkę inaczej też popatrzeć na funkcję naszego miasta. No i teraz patrzymy sobie na te miasto średniej wielkości, przed chwilą pani burmistrz tutaj opowiadała bardzo dużo o tym, jak bardzo samorządy są ograniczone w swoim rozwoju, dlatego że państwo przerzuca na te samorządy różne obowiązki. Ja sobie pomyślałem, słuchając tej wypowiedzi w ten sposób, że właściwie to jest chyba trochę tak jak z piekarniami. Już jest dwóch piekarzy, jeden mówi, że jest świetny biznes, ludzie kupują bułki i dobrze prosperuje, drugi mówi, biznes jest beznadziejny, bo ludzie nie kupują bułek. Nie poszukując powodów, dla których tak się dzieje, bo może sam piekarz jest, jest dwóch różnych piekarzy. I z samorządami jest tak samo. Potencjał czy wyjściowe warunki wszyscy mamy prawie takie same. Samorządy są różne. Ludzie, którzy zarządzają tymi gminami, tymi miastami średniej wielkości, ale i dużej wielkości, są różni, są sprawni. Tacy, którzy w tych samych warunkach jak inne analogiczne miasta osiągają bardzo dużo, bardzo duże, bardzo dobre efekty. I są tacy, którym się po prostu nie udaje, ale też wygrywają wybory. Pani burmistrz, ja przepraszam, to nie jest do pani, to jest tylko przyczynek taki do... Pani tak to odebrała, że pani jest do mnie. Stawię się w końcu z Białogardu. Pomyślałem też o tym COCO-owi, o tych zintegrowanych inwestycjach terytorialnych i o tym, czy te samorządy, te średnie miasta mogą czerpać wzajemnie z siebie, z własnych doświadczeń, bo to nie chodzi tylko o współpracę polegającą na tym, że się połączymy drogami, tylko czerpać ze wspólnych doświadczeń.
I pomyślałem o tym zicie, który powstał dla, na rzecz tego kokowi i o tym, co w nim zaplanowano. I ja śmiem twierdzić, że w zasadzie nic, że zmarnowano, że samorządy zmarnowały pewną szansę, jaką, jaką dawało to narzędzie, które zostało zbudowane. Nie zmarnowali, bo zbudowali to narzędzie, bo to się udało wprowadzić tutaj dla tych trzech miast, ale niestety nie widzę zintegrowanej inwestycji terytorialnej, która miałaby znaczenie jednocześnie dla wszystkich trzech tych ośrodków i otoczenia, bo oczywiście rozmawiamy to, przepraszam bardzo, w takim kontekście. Zatem znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której decyzja, różne decyzje podejmują różni ludzie, którzy zarządzają różnymi fragmentami i oni sami w sobie mają różną jakość, a społeczeństwo albo oddziałuje na nich, albo nie oddziałuje. No i pojawi się to państwo, o którym mówiła i pani burmistrz, i pan doktor też mówił o tym, państwo, które bardzo silnie oddziałuje na zasady funkcjonowania, na funkcjonowanie naszych miast, średnich miast. Średnie miasta funkcjonują na tyle, na ile pozwalają im przepisy ogólne, również to narzucanie różnych rzeczy. Ale jak sobie popatrzymy na konstrukcję państwa, to ona jednak jest taka dwustopniowa, ale powiem trójstopniowa, bo żeby powiedzieć, są zadania, które realizuje państwo. I jeśli mówimy o drodze S6, czyli połączeniu pomiędzy Kołobrzegiem a tym, to nie jest zadanie samorządu. Ale samorządy, które leżą przy drodze S6, podobnie jak samorządy typu S11, okazuje się, że współpracują. To jest nieprawda, że nie ma współpracy między samorządami. One współpracują. Powstało stowarzyszenie lobbujące za drogą S11, już nie pamiętam, jak się nazywa. Powstało stowarzyszenie za drogą S6. To są wspólne działania, które we wspólnym interesie są realizowane. Ale powstawały, są stowarzyszenia, na przykład Stowarzyszenie Gmin Pomorza Środkowego, które wspólne inwestycje prowadzą. Więc te rzeczy się dzieją. To jest nieprawda, że samorządy ze sobą i miasta średniej wielkości, małe miasta ze sobą nie współpracują. Współpracują. Natomiast państwo powinno realizować te wszystkie zadania i pewnie tak jest, realizuje to, co należy do państwa i rzeczywiście nie wtrącać się do samorządu. Ale nie da się tak do końca zrobić, dlatego że państwo ma również różnego rodzaju prerogatywy, które oddziałują pośrednio na samorząd. I to nie zawsze jest tak, że zostaje coś przerzucone na gminę, na samorząd bez pieniędzy. Że to jest taki dopust Boży. Bardzo często jest tak, że to wynika wprost z tego, że ileś lat temu, dokładnie w 90 roku, zdecydowaliśmy się na taką formułę samorządu, a potem, że samorządy przejmą na przykład oświatę. Przy wiadomym mechanizmie podziału środków, subwencji oświatowej. Wszyscy przecież wiedzą, że przy wiadomym mechanizmie braku tych środków na poziomie gminy, żeby te szkoły utrzymać. A zatem wszystkie te miasta, które tutaj funkcjonują jako miasta średnie, na przykładzie Koszalina, są to miasta, które mają swoją specyfikę i ludzie, którzy decydują się tutaj mieszkać, albo się urodzili i nie zdecydowali się wyjechać stąd, to są ludzie, którzy dokonali pewnej oceny. Co lepiej? Być kierowcą własnego dziecka i spędzać 2,5 godziny dziennie w ramach tego przewożenia dziecka do szkoły na zajęcia dodatkowe, czy żyć wygodniej tutaj, ale za cenę niższych dochodów, pani sama to powiedziała, nie? Że tak jest. To jest ta cena. Ale to jest ta cena, ale koszty też są niższe. Więc my wszyscy dokonujemy pewnego wyboru. I nie ma tak naprawdę żadnego kryterium, nie istnieje, nikt z państwa mnie do tego nie przekona, żebyśmy mogli powiedzieć, że miasto średniej wielkości 100 tysięcy, albo miasto wielkości 40 tysięcy, albo milionowe miasto, aglomeracja jest lepsza lub gorsza. Po prostu nie istnieje takie kryterium, którym moglibyśmy to określić, bo to jest zestaw wielokryterialny. Jedne kryteria są za naszymi miastami, inne za tymi. Natomiast my, jako społeczność lokalna, powinniśmy zrobić wszystko, aby nam się tutaj żyło lepiej, żebyśmy wybierali mądre władze samorządowe, które należą do tej grupy piekarzy, którzy sprzedają świetne bułki. I to jest w zasadzie nasze społeczne działanie i wymuszanie na tych samorządach wszystko to, co jest społecznie potrzebne. Dziękuję bardzo. Ja się wybierałam ale tutaj była mowa o tym, co zrobić, żeby młodzi ludzie, którzy na studia wyjechali, chcieli tutaj wrócić. No otóż ja na studia wyjechałam i uczę się w Szczecinie i wielu moich znajomych też. I ja teraz przyjechałam na wakacje właściwie jako jedyna, bo wszyscy zgodnie stwierdzili, że wolą zostać tam. I to, co ja widzę takiego, co faktycznie na przykład Szczecin
oferuje dla tych studentów i dla tych młodych ludzi lepsze, to na przykład jeżeli mówimy o tym byciu kierowcą i komunikacji miejskiej, no tam na przykład będąc wieczorem na wyjściu ze znajomymi mam do wyboru 6 autobusów nocnych do własnego miejsca zamieszkania. Tutaj tego nie mam. Koleżankę, która mieszka na osiedlu Unii Europejskiej, nigdy w życiu nie mogła wyjść z nami do pubu i zostać do godziny 23, gdyż nie miała czym wrócić. Więc to jest taka pierwsza sprawa, która mi się do głowy nasuwa, że w Szczecinie, gdzie ja prawa jazdy nie mam, mogę na spokojnie dotrzeć generalnie wszędzie tramwajami, autobusami itd. Druga sprawa, którą widzę, to jest to, że jeżeli wychodzę wieczorem na rynek, to widzę głównie zamknięte banki i zamknięte apteki i bardzo mało widzę miejsc typu jakieś bary, puby, dyskoteki i takie różne rzeczy, które są atrakcyjne dla studenta generalnie i dla ludzi młodych. Co skutkuje tym, że ci ludzie tu nie chcą wracać i niestety potem skutkuje to tym, że te lokale, które tu już istnieją i które mogłyby studentów przyciągać, funkcjonują bardzo źle. Na przykład ostatnio rozmawiałam z właścicielem kawałka podłogi, planuję zwinąć biznes i pojechać do Poznania. Więc myślę, że to jest taki system połączony, że niestety nie bardzo jest tutaj taka oferta właściwie dla studentów, w związku z czym oni tu nie wracają, w związku z czym to miasto trochę umiera. I tak myślę, że taką fajną opcją byłoby na przykład pomyślenie o jakimś zagospodarowaniu rynku i tego centrum, żeby ono było jednak bardziej atrakcyjne i żeby człowiek, który wyjdzie w sobotę wieczorem na miasto, widział ludzi, a nie puste ulice. Także no, dzięki. Dziękuję. Może Bielik, Nowoczesna. Koszalinianin, pracujący w Kołobrzegu, który studiował w Warszawie i wrócił. Jako chyba jeden z nielicznych moich kolegów, spośród moich kolegów i koleżanek, który zdecydował się na powrót do Koszalina. No i jakby nie ma co ukrywać, jak rozmawiam ze swoimi koleżankami i kolegami, którzy zostali w Warszawie, bo wyjechali do Gdańska, Szczecina, Krakowa, to mówią wprost, Koszalin nie daje im szansy rozwoju. Miasta wielkie, miasta 500 tysięcy plus, czy Trójmiasto dają im zdecydowanie inne możliwości niż może dać im Koszalin. Ja im się nie dziwię. Ja im się nie dziwię, bo oni dzisiaj nie patrzą na to, czy miasto jest zielone, czy dobrze się żyje pod kątem, nie wiem, bliskości nad morze. Dzisiaj mają inne priorytety. I absolutnie zgodzę się z tym, i to jest chyba największa patologia, że przez wiele lat mam takie poczucie, że został zaniedbany transport publiczny. Bo to, że jakby jeszcze mam zniżki gdzieś tam studenckie, bo jeszcze studiuję w Warszawie zaocznie i mam możliwość korzystania z tego, że jeszcze mam połowę ceny, ale wciąż, jeżeli płacę za tę linę 80 zł na kieszeń studencką, to jest naprawdę bardzo duży pieniądz. Jeżeli ja, mówiąc jako osoba, która już gdzieś tam pracuje, nadal musi wydać 180 zł, a osoby starsze, które już nie mają zniżek, mają zapłacić prawie 200 zł za jedną osobę, żeby wybrać 5-godzinną jazdę, a z drugiej strony alternatywą jest jazda TL-ką od 8 do 10 godzin, na przykład z Warszawy. Po 16 już nie ma alternatywy. Po 16 już nie ma alternatywy. No to jak wyobraźcie sobie Państwo jazda o tej porze w takim tłoku, już nie mówiąc o pogodzie, bo to już jakby kumulacja wszystkiego sprawia, że odechciewa się gdziekolwiek jechać, a drogą samochodową przynajmniej jest lepiej. Natomiast ja bym chciał zadać pytanie panelistom, bo to wydaje mi się dość niewybrzmiało, a być może byłoby to też dobrym tematem. Coś, co ja miałem okazję też przetestować. Ilu z Państwa miał okazję samolotem lecieć z Goleniowa do Warszawy? No właśnie. No z Goleniowa, nie, z Koszalina do Warszawy, to tak. Samolotem patrzę na to połączenie za 150 zł. Ja bym chciał powiedzieć samorządowców, jak oni widzą pomysł na to, że warto byłoby połączyć jakąś szybką koleją Koszalin z Goleniowem, ponieważ nawet bilet TNR kosztuje 49 zł. To jest na kieszeń. Przyjmijmy, jakby to nie jest źle, 30 minut, tam 40 jest na Warszawie. Jaki jest pogląd samorządowców na to, żeby utworzyć coś w rodzaju szybkiej kolei Koszalin-Kołobrzeg
Goleniu? Okay. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie i taki chyba mój prywatny pogląd. Nas na studiach jest po gospodarce przestrzennej specjalizacja rozwój polskich miast. I nam wykładowcy dość okrutnie mówili, że miasta małej i średniej wielkości będą tracić na rzecz miast większych po prostu. Jaka jest szansa, i to do samorządowców, polityków, ale też obecnych tu na sali, żeby w przyszłości w ustawodawstwie umożliwić samorządom łączenie się. Ale łączenie się na zasadzie, tutaj jest kanclerz polityki, to skorzystam z tej terminologii, tych uczelni federacyjnych, czyli coś w rodzaju wspólnego prezydenta albo osoby reprezentującej na przykład, tak jak mamy, Kołobrzeg, Koszalin i Białogard. Nie mówię o odbieraniu im od razu uprawnień na rzecz tego superprezydenta, ale żeby mogły wspólnie na przykład składać, już ZIT-y to jedno, ale wspólnie dbać o pewne inwestycje, najpierw nawet, żeby połączyć się wewnętrznie w ramach tego obszaru, a dwa, później ten obszar łączyć z pozostałą częścią Polski. Czyli dwie kwestie. Lotnisko, połączenie z lotniskiem, dwa super samoloty. Dobrze, to już nie naprawdę ostatnie. Super samolot istnieje, to się nazywa aglomeracja. Jest ustawa aglomeracyjna, która umożliwia tworzenie takich chyba jest na razie jedna Śląska chyba do tej pory powstała. Ja mam wrażenie, że tutaj i Szczecińska też już chyba jest. Więc narzędzie w prawie jest. Ale ja sobie myślę, że tutaj nie z powodu wracamy w różnych kontekstach do tej kwestii regionalności, że takie miasto jak Koszalin to jest to pewnie żadne inne miasto średnie nie da sobie rady, kiedy będzie myślało tylko o sobie. Kiedy nie będzie myślało właśnie o tym, że jest tym centrum Pomorza, że ma oddziaływać na całą resztę dookoła. W tym, co mówiła pani burmistrz, mnie zaniepokoiła jedna rzecz, kiedy pani burmistrz mówiła o tym ZIT-cie, że tak trudno było znaleźć projekty, które by dotyczyły wszystkich miast. A jak ja rozumiem ten ZIT, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, to nie miało być interesy poszczególnych miast, a stworzenie czegoś na poziomie regionu. Więc ja się cieszę na przykład, że w Białogardzie będziecie mieć te świetne nowe autobusy, ale zastanawiam się, czy to jest projekt, który w jakikolwiek sposób odnosi się do regionu. Czy on zwiększa wartość tego naszego środka Pomorza. Bo ten transport publiczny faktycznie my tu potrzebujemy. Niedawno mi kolega opowiadał, który się zajmuje przewożeniem ludzi, ma firmę taką małą busiarską, że największe firmy w Koszalinie wydają po 100 tysięcy, żeby dowozić ludzi do pracy w Koszalinie, bo ich tutaj nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że nie można z Bobolic, z Tychowa, z Białogardu czy z innych miejscowości dookoła, nie można tutaj dojechać. Nie można tutaj rozważać, że ja nie wiem, że ja będę pracował w Espersenie, Royalu, czy nie wiem, czy na Policji Koszalińskiej, jeżeli mieszkam w Białogardzie, ponieważ to jest niemożliwe, żeby tutaj za pomocą środka transportu dojechać, albo będę musiał, nie wiem, przeprowadzić się do Koszalina, albo kupić 17-letni samochód, jeżeli nie stać, albo pojechać gdzieś takich problemów nie ma. I znowu to jest Błażej Tobie. No. Przecież była jakiś czas temu była przecież wielka sprawa z lotniskiem w Zegrzu Pomorskim. Tutaj był projekt, że będziemy mieć miejskie lotnisko, które będzie utrzymywane z budżetu miasta. Nie było problemu, żebyśmy wydawali 10 milionów na jego utrzymywanie. Były mocarstwowe plany, że tu będziemy latali, mniej więcej tak jak w Zielonej Górze i w Radomiu, tak jak to się skończyło. Aż przyszła Unia Europejska i powiedziała, że myśmy się uspokoili, bo trochę nas poniosło z tym Zegrzem. Ja pamiętam tylko zaskoczenie władz miasta, ale jak to? Mieliśmy taki świetny pomysł. A faktycznie jest to lotnisko w Zegrzu Pomorskim, a my potrzebujemy dobrego połączenia z Kołobrzegiem, tylko nie wyłącznie. Ponieważ ta szybka kolej między Kołobrzegiem a Goleniowem już jest. Tylko, że niestety mamy jeden tor do Kołobrzegu, który nam uniemożliwia budowanie czegokolwiek więcej. Ja się trochę cieszę, że teraz to hasło jest promocyjne, jest Centrum Pomorza, bo może ono będzie zaczynało właśnie wymuszać myślenie o tym, że Koszalin nie kończy się na Rogatkach, że jego rozwój nie kończy się tylko jak za jego tablicą, ale że musi oddziaływać na pozostałe miejscowości.
I to chyba niestety tylko tak z pozycji siły i że jak będziemy tworzyć projekty wspólne Białogardu, Kołobrzegu, Koszalina, to one nie mogą być na zasadzie co każde miasto wyrwie dla siebie i co możemy zrobić tego, żeby nam tutaj było fajniej, tylko one muszą dotyczyć jednak regionu i zwiększać jego siłę, zwiększać jego konkurencyjność i być na poziomie meta, a nie na poziomie poszczególnych miast. Jeśli mogę odpowiedzieć, to rzeczywiście to jest idea, do której się wciąż dąży, przynajmniej w tym koszalińsko-kołobrzeskim, koszalińsko-białogarsko-kołobrzeskim zintegrowanej inwestycji terytorialnej. Na razie nam się to udaje tylko w zakresie ścieżek rowerowych. Takie zaplanowaliśmy, włączyliśmy do tego jeszcze plany marszałkowskie, że będzie można pomiędzy tymi miejscowościami się poruszać. I to stanowi pewną całość i wartość turystyczną za chwilę będzie. Natomiast szczerze powiem, że poza Białogardem nikt, ale to nikt na ZIT-ie nie mówił o połączeniu i o komunikacji tych trzech miast, a o Goleniowie nie wspomnę. Ale chciałabym też powiedzieć, przepraszam, że to zrobię, o pewnej niekonsekwencji, która przed chwilą padła z Pana ust. Bo mówi Pan, że trzeba myśleć terytorialnie, szeroko, a chwilę potem mówi Pan, my potrzebujemy, my jako Koszalin, tylko do Goleniowa. My, Białogard, potrzebujemy komunikacji do Koszalina. I my mamy takie plany i chcieliśmy to robić w ramach ZIT-u. Okazało się, że nie możemy. Więc to naprawdę ograniczenia istnieją. Nie znaczy to, że nie można ich w jakiś sposób pokonać, ale proszę konsekwentnie myśleć o regionalizmie, aglomeracji. Stwórzmy sobie również, i to jest deklaracja Białogardu, Trójmiasto Środkowo-Pomorskie, Koszalin, Białogard, Kołobrzeg. Pan jeszcze chciał, to teraz już naprawdę postawię. Panie burmistrzu, dzień dobry, Maciej Zawadzki. Mówimy tutaj tak naprawdę o ograniczeniach, cały czas mówimy o ograniczeniach typu transportowego, typu właśnie komunikacji, takie rzeczy. Ja natomiast chciałbym powiedzieć o czymś innym. Chciałbym powiedzieć o tym, że tak jak tutaj Pani powiedziała o studentach, którzy nie mają swoich kafejek, nie mają swojego transportu, to tak naprawdę tego typu miasta jak Koszalin, Białogard, Kołobrzeg, być może Kołobrzeg najmocniej w tym momencie, ale władze zwłaszcza Koszalina popadają w samouwielbienie i samozadowolenie, bo mamy fajne kulturalne imprezy. Ten teatr, Młodzi Film, tego typu imprezy. Proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdża do Koszalina grupa 5-10 studentów, z którymi się spotykam i mówią mi tak, jedziemy do Mielna. Ja mówię, a nie macie ochoty wpaść na Młodzi Film? A co to jest? Tak naprawdę my jesteśmy popadliśmy w samozadowolenie, bo nam się wydaje, że te wszystkie imprezy, jak my wiemy, że one są w Koszalinie czy w regionie, to już wszyscy mają o tym wiedzieć. Tak nie jest. Ci młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą o tego typu imprezach, więc tak naprawdę też nie zwiększamy jakby atrakcyjności tych naszych miast. A ta atrakcyjność, dobrze, młodzi ludzie uciekają, to też tu już stwierdziliśmy z tych miast, ale to nie znaczy, że mają uciekać, możemy ich też przyciągać. Możemy przyciągać ludzi w okresie wakacyjnym. Jeśli mamy w okres wakacyjny Koszalin równa się kabaret, to nic więcej. Także to są tego typu imprezy. Nawiążę też jeszcze do pierwszej wypowiedzi, o której była mowa o tym, że ja to tak przynajmniej odebrałem, że najważniejszą rzeczą jest to, że jednak gdzieś tam ta polityka i to, że jednak partie jak wygrywają, to będzie trochę lepiej, bo jest lepsze przełożenie na Warszawę. Ja odpowiem inaczej. Nie podoba mi się takie podejście, ponieważ tak naprawdę ja cały czas powracam do pewnych słów 4 lata temu wypowiedziane przez pewnego z polityków, że jak nie wybierzecie tego prezydenta, to pewna partia nie załatwi wam niczego w Warszawie. Czyli tak naprawdę szantaż mieszkańców na poczet tego, że jak nas nie wybierzecie, to nie dostaniecie pieniędzy. Jest to dla mnie wielotna bzdura i tak jak powiedziałem jeszcze raz, jest to szantaż. Ta polityka w ten sposób nie może w tych miastach istnieć. To, o czym tutaj też Państwo mówiliście, że podkradanie, że tak powiem, pomysłów, tak jak tutaj Adam powiedział, na przykład dzieciaki bez biletów, to jest właśnie też syndrom tego, że te władze, te partie tak naprawdę one nie mają swoich pomysłów w miastach. Najczęściej je podkradają.
może to trochę brutalnie brzmi, ale tak to wygląda. Większe pójście w kierunku właśnie ludzi, którzy gdzieś tam jednak to miasto im bardziej na mieście zależy niż na swoich awansach politycznych, byłoby chyba tutaj adekwatniejsze, chociaż oczywiście wiemy o tym, że wybory rządzą się swoimi prawami. Dziękuję. Teraz bym prosił Was o takie podsumowania, to może zaczniemy od strony Adam, który mówił, że... Znaczy, żeby tak pesymistycznie zakończyć tą dyskusję, to może ja powiem o kilku propozycjach, które w mojej ocenie mogłyby wspomóc właśnie te miasta średniej wielkości. Jeżeli chodzi o taki jakby spojrzenie ogólnokrajowe, to ja się całkowicie zgadzam z Michałem. Jestem wielkim zwolennikiem tej tak zwanej deglomeracji, czyli przenoszenia instytucji, pewnych instytucji centralnych, bo wszystkich się przenieść nie da do miast średniej wielkości. No Sąd Najwyższy nie musi być w Warszawie. Może być w centrum kraju, na przykład w Lesznie, w kraju, lepiej może go zabrać. Mógłby być w Lesznie, w Kaliszu, tak samo ten Trybunał. No, nie musi być przecież w Warszawie, może być w Koszalinie, w Słupsku, w jakimkolwiek innym mieście średniej wielkości, tak jak w Niemczech czy w Czechach, gdzie Sąd Najwyższy jest bodajże, nie chcę tutaj strzelać, ale nie jest chyba w Pradze, z tego co się orientuję. I w ten sposób te miasta by mogły zyskać oczywiście to, co mówił Michał, na swoim awansie, na wpływie specjalistów, a także jakby przywrócić w pewien sposób swój status, który miały przed zabraniem tego statusu wojewódzkiego. Ale także taka trochę może mała deglomeracja, ja jestem prawnikiem z wykształcenia i jestem zwolennikiem rozwiązania polegającego na tym, aby były we wszystkich byłych miastach wojewódzkich utworzyć wydziały zamiejscowe wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów apelacyjnych. To jest w ten sposób przywrócenie statusu takiego regionalnego tym miastom, byśmy nie musieli jechać tych 200 km do Szczecina na rozprawy, byście Państwo nie musieli też tracić czasu, pieniędzy i całego dnia, żeby jechać na rozprawę do Szczecina i usłyszeć, że na przykład właśnie dzisiaj nie odbędzie. To jest przecież nagminne w naszych sądach, ale z punktu widzenia, myślę, prestiżu i rozwoju miast byłych wojewódzkich, czyli tych miast średniej wielkości, jest to dobre rozwiązanie. Inne rozwiązanie to takie rozwiązanie trochę wewnętrzne, które by wykorzystało i położenie, i potencjał tych miast. Ja i posłużę tutaj przykładem. W ciągu ostatniego roku byłem kilka razy w Wałbrzychu, mam tam znajomych, miałem okazję rozmawiać z prezydentem Wałbrzycha. I to miasto jest bardzo zbliżone społecznie do naszego miasta. Także upadek w latach 90. przemysłu kopalń, utrata statusu miasta wojewódzkiego. Oni mają góry, my mamy morze i położenie także obecnie od stolicy województwa, oni 150 km od Wrocławia, my prawie 200 od Szczecina. I co się stało? No, władze miasta spróbowały zainwestować w turystykę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Zamek Książ, który jest we Wrocławiu, jest zamkiem miejskim, zarządza nim miejska spółka. To miasto nie bało się przejąć tego zamku. Wałbrzychu. Zainwestowało także w kopalnię, gdzie zrobiono piękne muzeum i piękne takie, taką piękną infrastrukturę, gdzie odbywają się i koncerty, i różnego rodzaju takie wydarzenia. A także zainwestowało w komunikację miejską ze Szczarnym Zdrojem i Jedliną Zdrojem. Są to miejscowości wokół Wałbrzycha uzdrowiskowe. No czemu nie zrobić tego u nas? Mówiliśmy o komunikacji. Ale o złotym pociągu. Zainwestowanie, tak, to prawda. Ale ja mówię o pewnych zbliżonych tutaj społecznych koncepcjach rozwoju. Możemy tutaj zbudować także to w naszym regionie i wykorzystać ten nasz potencjał, który mamy także w Koszalinie, w porozumieniu, oczywiście mówiliśmy o Zicie, o Kołbrzegu, o Białogardzie i w tym obraca się w tym kręgu takich inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi już, była tutaj mowa o władzach miejskich, które nie wykorzystują zalet danego miasta. No, u nas w Koszalinie mamy Górę Chemską i niewykorzystanie jej potencjału, a oddanie jej na potrzeby kościoła uważam za jeden z większych błędów, delikatnie mówiąc, w historii naszego miasta. Przecież to jest niewykorzystane całkowicie niezagospodarowanie Góry Chemskiej przez miasto, no to jest naprawdę, uważam, że cofnęło nas to trochę w rozwoju i nie zbliża nas to do wykorzystania naszego potencjału turystycznego.
Także jakby te dwie sfery, sfera zewnętrzna, czyli inwestycji w porozumieniu oczywiście z władzami krajowymi, z rządem, a także ta sfera wewnętrzna, o której tutaj była mowa, czyli wykorzystanie potencjału danego średniego miasta i pokazanie, że tak naprawdę u nas w Koszalinie to powinna być inwestycja w tą turystykę i w nowe technologie w porozumieniu z Politechniką. Także to jak w największym skrócie mówiąc, te dwie sfery uważam, że trzeba by u nas w Koszalinie wykorzystać. A ja myślę, że taką chyba najważniejszą, znaczy z mojego punktu widzenia, bo nie dosyć, że ja mieszkam w centrum miasta, w Miarę, nie jest to może ścisłe centrum, ale dosyć blisko. W zasięgu nóg mam centrum ścisłe i próbuję z tego korzystać, ale mam również mamę w wieku dojrzałym, że tak powiem, która to ciągle jeszcze jedzie samochodem, ale tak naprawdę no nie powinna już za bardzo tym samochodem jeździć może, ale nie ma alternatywy. To jest kolejna rzecz i uważam, że wszystko było, znaczy byłoby dużo prosi takim ludziom, którzy albo nie chcą, albo z racji wieku, czy młodego bądź starszego wieku właśnie korzystać wyłącznie z samochodów, gdyby miasto wrócić ludziom, to znaczy gdyby, no pomysły, wszyscy znamy tutaj pomysły, nie wiem czy wy znacie, ale pomysł zamknięcia zwycięstwa, skończyło się to na zamknięciu kawałka zwycięstwa dla ruchu samochodowego, jednego pasa, ale tak naprawdę bo tak jakby no słabo było to zrobione, to się nie mogło udać. Ale jakby są na to dwa to, co mają, są napisane książki, są nakręcone filmy i w zasadzie wydaje mi się, że my jako mieszkańcy to powinniśmy zmusić nasze władze do tego, żeby po prostu te filmy i te książki obejrzały, bo to już jest dawno myślone, tak? A my ciągle budujemy, nie wiem, barier kodę, tutaj jest autor tego określenia, tak? Mamy barierki w Koszalinie wszędzie, mamy wysokie kamerzyki wszędzie, mamy, no już apogeum jest na ulicy Wojska Polskiego, koło której mieszkam, która jest po prostu zamordowana ulica została. Piękna ulica z drzewami, została zamordowana barierkowo z jednej strony, wysokie krawężniki z drugiej. Jakby tkwią, nie chcę tu się czepiać tam, nie wiem, aktualnie rządzący, bo to nie o to chodzi. To jest mentalność w ogóle, która w Polsce cały czas funkcjonuje. Ludzie nie szukają nowych rozwiązań, tylko po prostu robią tak, żeby wygrać następne wybory. I nie ma znaczenia specjalnie opcja polityczna, bo to po prostu tak działa. Wydaje mi się, że dopóki w mieście nie pojawi się trochę wariat może, to znaczy człowiek, który nie wiem, może ma inne plany, nie koniecznie chcieć 15 kadencji, myślę, że w tej chwili jestem możliwa, burmistrzem czy prezydentem, który będzie miał jakąś szaloną wizję albo pomysł na to, żeby za 4 lata co innego, czy za 5 lat, nie było przecież, co innego robić. Tylko taki człowiek, który się nie boi o następną wygraną, będzie w stanie nie wiem, zerzeć reklamy w centrum miasta, bo wiadomo, że to spowoduje natychmiast walkę z przedsiębiorcami. Czyli krótko, pójść w konflikt ze swoimi wyborcami po to, żeby gdzieś zyskać, ale to gdzieś zyskać może być za 2 lata, może być za 4 lata. Rozumiem, że trzeba mieć olbrzymią odwagę, żeby się na coś takiego porwać, ale bez wariatu tego się chyba nie da zrobić. Jest piękny na książce, którą Michał ma w tej chwili w torbie, jest piękny właśnie komentarz, że książka powinna być obowiązkowa do wszystkich burmistrzów i prezydentów miasta, do wszystkich samorządowców. I napisał to, ten komentarz Filip Springer. Książka jest dostępna, że można podejść do Michała. Przeczytasz, tak jak ja to zrobiłam. I nie wiem, czemu tego ludzie nie robią, tak? Bo my pojawiają się jakieś projekty, program 2 czy 3 lata temu dotyczący Śródmieścia, to się wszystko dzieje, my sobie gadamy, spotykamy się i jakby niewiele z tego wynika, tak? Realizujemy takie pomysły, które wiadomo, że się będą wszystkim podobać, czyli coraz szersze drogi i żeby było ładnie. I co jakby nic nie zmienia. Powstają właśnie w centrach apteki, powstają banki i w zasadzie w mieście umiera, to się dzieje w każdym mieście, Koszalin się niczym nie różni poza miastami, które są albo tak bogate, że mają bardzo dużo ludzi, których stać na bywanie to jest jeden wyjątek, a drugi to miasta, które świadomie na tym panują. Nie wiem, może samorządowcy tutaj, czy rzeczywiście nie ma mechanizmów, żeby przegonić te banki z centrum,
Czy tego się naprawdę nie da zrobić? Mi się wydaje, że się da. Ale odwagi to proszę. To też jest prywatne. Amerykanie zapomnieli o kierowaniu. Nie Amerykanie. Słuchajcie, ja bym, aby tu na miejscu, niezależnie czy w Koszalinie, czy w Kołobrzegu, w Białogardzie, ludzie chcieli wracać, mieszkać, to tak, musi być dobra edukacja. Muszę mieć szansę dla siebie, muszę mieć szansę dla swoich najbliższych, dla dzieci. Ciągłość w edukacji, gdyby Koszalin to akurat ciągłość zapewnia z swoją politechniką koszalińską, która za moment też stanie przed wyzwaniami, bo wiadomo, że ludność jakby nowych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, tylko duże organizmy zrzeszające się mają szansę na jakby rozwój naukowy i poważne wsparcie finansowe. Słyszę debatę już publiczną skierowaną w stronę Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Mniej się mówi o silniejszych może Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Być może potrzebny jest jakiś taki solidniejszy partner uczelnia. Niemniej nikt poza władzami uczelni koszalińskiej, poza władzami polityki w tym zakresie decyzji nie podejmie, bo ani prezydent miasta, ani marszałek województwa. To jest kompetencja senatu i pana rektora i ewentualnie tych partnerów. Przepraszam bardzo, ale to jest bardzo dużo zależne od na przykład sejmiku wojewódzkiego, który między innymi w swoich zadaniach własnych ma sprawy związane ze szkolnictwem wyższym i ma narzędzia do tego, żeby stymulować tego rodzaju zdarzenia, jakie pan. Akurat temat jest mi bardzo bliski i proszę mi wierzyć, że to nie dokładnie tak wygląda, jak pan opowiada. Ale nikt za pana, za państwa nie podejmie w tym zakresie decyzji, a chociażby inicjatywy, tak? Ona się pojawi dokładnie wtedy, kiedy będzie inicjatywa samorządu do tego, żeby zbudować z tego interes wspólny, czyli regionalny. Jeśli nie ma interesu regionalnego, to żadna uczelnia też nie będzie miała interesu swojego. I problem polega na tym, że nie ma rozmowy samorządu wojewódzkiego z uczelniami i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Panie kanclerzu, ja się z panem absolutnie zgadzam. Ja o tym mówię również, wspominano o tym publicznie podczas posiedzenia sejmiku, że jest ten temat marginalizowany i w zasadzie wsparcie sejmiku tak naprawdę przez kilka lat ostatnich dotyczy tylko jednej i wyłącznie tej politycznej. I wcale się z tym jakby nie chcę utożsamiać, bo ani zgadzać. No ale decyduje, głosowanie decyduje, kto ma ten głos więcej, a nie ten, kto ma dwa czy trzy głosy mniej. Ja mówię o pewnej idei, o dobrej oświacie, którą Szalin może się szczycić i szansą na to, aby ta dobra oświata promieniowała na nawet nasz ten region Kokowik. To jest po pierwsze. Po drugie, aby młody człowiek chciał tutaj zostać, no to musi być dobre otoczenie, które pani powiedziała, i te kawiarnie, i parki, i parkingi dla samochodziarzy, prawda, możliwości dojazdu, i ośrodki, które animują kulturę. Musi się tutaj dobrze mieszkać, muszę się dobrze czuć, w zieleni, w dobrym powietrzu. Proszę państwa, jeżeli sądzicie, że my, tak jak mówię, zgadzam się z panem, że wspierałem w tym, że młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, aby chcieli tutaj wracać, aby ludzie, żeby ci, którzy chcą tutaj mieszkać, związać się, to muszą mieć do tego warunki i myśleć o tym, ja tu dobrze żyję. Łatwo dojadę nad morze, łatwo dojadę do lasu, jeżeli chcę, skorzystam z roweru, bo mam zamknięty cykl ścieżek rowerowych. Zdrowe powietrze, o tym w ogóle dzisiaj nie mówiliśmy. Natomiast Polska przegrała w tym roku przed Trybunałem Europejskim, ponieważ zbyt wolno wdrażamy walkę z tak zwanym smogiem, a chodzi o były PM2,5 i PM10. No, w tym zakresie jest dużo do zrobienia i po stronie samorządu województwa i po stronie rządu. Generalnie w jednym i drugim przypadku są niedostatki, ale to nie jest jakby temat tutaj w tej chwili do jakby omówienia, bo ten temat jakby sam wymaga dłuższej jakby refleksji. No i kolejna kwestia do tego, aby tutaj żyć. Abym miał poczucie do tego, że tutaj mogę założyć firmę, że tutaj są
sprzyjające jest myślenie władz lokalnych, podatkowe myślenie, myślenie takie, jak tutaj pani burmistrz mówiła, związane z tańszymi działkami pod budownictwo i z innymi tego typu po prostu zachętami. Ja wiem, że to jest pewna może utopia, ale nam wszystkim jeszcze w tym wszystkim brakuje to, co ja w niektórych krajach dostrzegam. Nie będę, które bym dzisiaj nazywał po imieniu tych krajów, ale w wielu narodach jest poczucie własnej wartości, godności, regionalizmu. My tutaj do Koszalina, tutaj my nie byliśmy przecież. Tu w maju 1945 roku przyjechało 500 osób z Gnieza. To byli pierwsi Polacy, którzy tworzyli zręby władzy i polskości w Koszalinie. A potem przyjechaliśmy i do Kołobrzegu, i do Białogardu, i do Koszalina. Przyjechaliśmy ze wszystkich stron, jakie sobie można tylko wyobrazić. I dzisiaj czas na to, abyśmy dojrzeli. Jako kurator oświaty miałem ogromny problem z tak zwanym wychowaniem regionalnym. Ja próbowałem zaszczepić poprzez dyrektorów, jakby tę ideę wdrożyć. Regionalizmu, smaków regionalnych, nazw regionalnych, dań regionalnych, tego, abyśmy mówili o sobie, że nie żyjemy w jakimś tam grajdole, ale żyjemy w jakimś cudownym miejscu, no, z pewnymi może jeszcze niedostatkami, ale żeby znajdować to, co jest piękne i warte kultywowania. Takim jakim wartym kultywowania jest również Festiwal Piosenki Żołnierskiej. On raptem zaczął to musiał przeszkadzać. Jest tutaj Robert Lepa, współorganizator, chyba już czwarta czy piąta edycja, na razie by się koncentruje piąta wśród dzieci. Ale to jest też idea pewnego kultu regionalnego, o którym warto myśleć. Nie mówię, że od razu wszyscy pójdziemy nam śpiewać i dzieci prowadzić na koncerty, ale mówię jako przykładzie takim wielowątkowych działań. I teraz troszeczkę dzieci, już kończąc pomału swoje myśli w zakresie. Mówiliśmy tutaj o stylu uprawiania pracy samorządowej, że samorząd jest, ja o tym mówiłem, że jest trochę zazdrości. Jest też troszeczkę, słuchajcie, pewnych niedostatków. Z jednej strony mamy RODO, z drugiej strony mamy oświadczenia majątkowe wszystkich radnych. I z trzeciej strony chcielibyśmy, aby radnymi byli najlepsi z najlepszych ludzi, przedsiębiorczy, inicjatywni i tak dalej. Wiecie, część ludzi nigdy nie pójdzie do samorządu, nigdy nie będzie aplikowała, bo będzie musiała przyznać się do tego, oświadczyć publicznie, że ma dwa samochody, że ma półtora mieszkania, że prowadzi jakiś interes, który przynosi taki, a nie inny przychód. I to oczywiście ja nie mówię, że to nie jest ta wiedza o majątku radnych, osób publicznych, że ona musi być zamknięta. W moim przekonaniu powinniśmy zacząć pomału, my Polacy, myśleć o tym, żeby wiedzę miały określone służby w tym zakresie, mogły rozliczać, kontrolować, tak, czy nie ma złodziejstwa, czy nie ma paserstwa. Oczywiście to każdy z nas myśli może inaczej, możemy. W ogóle tutaj, gdybyśmy mieli dojść do konsensusu we wszystkich sprawach, to byśmy do rana dyskutowali i pewnie byśmy nie doszli. Natomiast jeszcze wracając jeszcze do samorządzie i niedostatku. Pan marszałek województwa nie ukrywa tego, że na przykład od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu nawet, że nie może spotkać się z wojewodą. Zapraszamy ministrów, oni nie przyjeżdżają. Próbują władze samorządowe dostać się do ministrów, nie ma terminu. Ministrowie przyjeżdżają głównie na zaproszenie lokalnych liderów politycznych. Wiecie, dzieje się coś niedobrego na naszych oczach. Ja nie chcę, żeby się nie czuli we mnie tutaj złośliwości w tym zakresie. Ja mówię w tej chwili jako obserwator komunikacji między władzą rządową a władzą samorządową, bo to, o czym ja przed chwilą mówiłem i tu koleżanka i koledzy, to wymaga takiego jednak funkcjonowania rządu i samorządu. I tego nie dostrzegam. I to, co jest wadą, a o czym już tutaj też mówiliśmy, ogromną wadą, że coraz więcej, to ty mówię, siada, że coraz więcej rządu jest w samorządzie.
coraz więcej rządu, coraz więcej jednostek samorządowych przejmowane jest przez rząd. Fundusz Ochrony Środowiska, Wody Polskie, czyli melioracje datne, ośrodki doradztwa rolniczego i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym to mnożyć. I to jest niebezpieczne. I to jest niebezpieczne. I kończąc, ostatnie zdanie. Samorządność i demokracja jest darem, który został nam dany Polsce po przełomie i powinniśmy tego strzec za wszelką cenę poprzez swoją aktywność. I taką nawet aktywność jak dzisiaj. Dziękuję. Trzy wątki. O tych więźniem Magdalena Grzelałkowska w książce 1945 opisała, że ci gnieźnianie zabrali najlepsze lokale, jakie jeszcze pozostały. Jeden z rozdziałów bardzo ciekawej książki reportażowej jest poświęcony właśnie pionierom Krzemina. Ale mówiąc zupełnie serio, ten wątek tożsamości regionu, on jest oczywiście z punktu widzenia władz centralnych bardzo problematyczny. Bo tak jak ktoś kilkadziesiąt lat temu mógł mieć problem z tradycją regionalną, inną niż taką rozumianą w duchu Instytutu Zachodniego w Poznaniu, to znaczy, że będziemy dowodzić tysiącletniej polskości ziem tychże, tylko że myślimy o tym, jaka rzeczywiście była historia tych ziem i że również ci nowi ludzie są tutaj pionierami, prawda, i coś zbudowali. I tą tradycję w pewnym sensie tworzą od nowa, prawda. To jest w takim myśleniu, jakie kiedyś było, jakieś było myślenie neoendeckie w PRL-u, a dzisiaj jest myślenie, które jest bliskie obecnej władzy niestety. To znaczy, krótko mówiąc, każdy, kto próbowałby myśleć w kategoriach, czy promować wręcz jakąś tożsamość regionalną, to za chwilę zostanie uznany za jedną bądź krótką opcję niemiecką prawdopodobnie i potencjalnego separatystę, prawda? To jest... Taki jest sposób myślenia, prawda? Bo ta władza jest radykalnie centralistyczna, to znaczy może mówię o rządzie obecnie, tak? To znaczy mogą wydawać rozmaite strategie i dokumenty programowe czy analityczne, w których mówią o dowartościowaniu różnych regionów, tylko że tak naprawdę sposób myślenia przede wszystkim głównego ośrodka dyspozycji politycznej, mówiąc językiem przedwojennym, czyli Jarosława Kaczyńskiego, to jest myślenie stricte centralistyczne, prawda? W którym każde wzmocnienie władzy lokalnej czy władzy regionalnej to jest albo wzmocnienie lokalnych kliki układów, albo wprost właśnie tendencje quasi-separatystyczne, które na końcu doprowadzą do zbudowania kolejnego landu niemieckiego. Prawda? Także tutaj ten problem tożsamościowy, on się przekłada, że tutaj kilka osób o tym wspominało, o tym problemie, to znaczy od szantażu, tak? Próby rozgrywania samorządów w ten sposób, czy wręcz przekazu do wyborców, który mówi tak, jak nie wybierzecie kandydata z Prawa i Sprawiedliwości, to tej drogi po prostu nie będzie. Tak? A jak wybierzecie, no to oczywiście wtedy zupełnie zmieniają się, bo wtedy rząd albo wtedy minister nie będzie miał żadnego problemu ze spotkaniem się z samorządowcem, jeśli to będzie samorządowiec z tej samej partii. I ja na początku mówiłem o tym lobbingu, o tym nacisku i o tym dogadywaniu się samorządowców. Ja nie miałem na myśli dogadywania się samorządowców z Koszalina, Kołobrzegu i Białogardu. Ja miałem na myśli dogadywanie się samorządowców z Koszalina, Leszna, Sieradza i jeszcze kilku albo kilkunastu innych miast, które nie mają wspólnego interesu regionalnego, bo mogą być położone w zupełnie różnych miejscach Polski, tylko mają strukturalny i systemowy bardzo podobny interes, bo te miasta, bardzo podobne do siebie, mają... I Pałże. Tak, czy wspomniany Koszalin Wałbrzych, prawda, które mają strukturalnie ten sam interes, to znaczy dowartościowanie miast z tego poziomu, na przykład choćby miast z tej 33, która utraciła swój status, bo jeśli one będą występować jako jeden front, ja nie chcę wzywać do ogólnego kochajmy się i myślenia ponad podziałami wszelkimi politycznymi, ale jednak jako front, który występuje nie z pozycji ideologicznych powiedzmy, tylko z pozycji właśnie miejsca w strukturze, prawda? Jeśli będzie takowa lobby, chociażby w sferze publicznej, pełna zgoda, że nie ma formalnych kanałów jakby wpływu, ale to właśnie to, że ich nie ma, to jest wielka tragedia, bo ona powoduje, że można tak traktować samorządy. Znaczy mówić, że dostaniecie jak wybierzecie właściwego, tak? Albo rozgrywać jeden przeciwko drugim, prawda? I wtedy miasta z podobnego poziomu, z podobnego miejsca w strukturze, zamiast wywierać nacisk na system, na jego centrum, to konkurują między sobą o ograniczone zasoby, licząc, że im skapnie, a nie tamtym. Dlatego myślę, że to w ogóle wyartykułowanie tego, tak, że te miasta mają wspólny interes, to znaczy, że są podobne, nie dlatego, że leżą w tym samym miejscu, bo Bałczy, tylko że nie leżą w tym samym miejscu. Poza tym, że są na ziemiach zachodnich, czy ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych, co nie jest bez znaczenia z rzędu, tak? Ale że warto budować tożsamość opartą właśnie na tym miejscu w systemie, tak, które jest bardzo specyficzne,
A w ogóle jeszcze dodam tylko, jeśli chodzi o ziemie zachodnie, czy ziemie tak zwane odzyskane, to jest też bardzo ciekawe, pojawia się coraz więcej prac czy tekstów na tym, mówiących o specyfice tożsamości. Dlaczego te regiony, te miasta głosują inaczej niż reszta Polski? I ten czynnik, że tutaj ludzie przyjeżdżali z bardzo różnych miejsc, że nie byli, że oni nie są tu od 6-7 pokoleń, tylko od 2, góra 3, prawda? Że musieli zagospodarowywać ten teren zupełnie od nowa i musieli zbudować jakiś modus vivendi dla ludzi właśnie z Wołynia, Kielecczyzny, Gdańszczyzny, Mazowsza i jeszcze innych miejsc, jeszcze po drodze na roboty Niemczech, to spowodowało też inną kulturę polityczną, wywołało inną kulturę polityczną. Dużo bardziej pragmatyczną, a mniej ideologiczną na przykład, prawda? Gdzie myślenie o współpracy i o tym, jakie efekty na przykład chcemy przez politykę tutaj osiągnąć, a nie pod jaką narrację ideologiczną się podpisujemy, że to jest coś, co jest dużo ludzi na poziomie kulturowym po prostu bliższe i wydaje mi się, że to też jest, mógłby być jakiś fajny wkład ziem zachodnich i Koszalina w tożsamość, w ogólną polską kulturę polityczną, a na sam koniec jeszcze chciałbym zaprotestować przeciwko takiemu sformułowaniu, tej metaforze czy analogii porównaniu samorządów do piekarni, a powiem dlaczego mi się ta analogia nie podoba. A no dlatego, że jeśli trzymamy się tego gruntu mikroekonomicznego, to bym powiedział tak, również właściciele różne piekarnie mogą mieć klientów o różnej sile nabywczej, a mobilność klientów z jednej piekarni do drugiej niekoniecznie jest nieograniczona, bo mogą istnieć bariery, które nie pozwalają zdobyć klientów tylko dlatego, że się robi lepsze bułki, a można też mieć pieniędzy na inwestycje w ludzi i sprzęt, który pozwoli te lepsze bułki produkować. I przepraszam, jak mamy gminę Łobez, mamy gminę Milno, to nie, one nie startują z tych samych warunków. To znaczy, że... Przepraszam, ale mówiliśmy o miastach średniej wielkości, o takich samych, które się bardzo różnie rozwijają, to mają różne zarządy, różnych prezydentów, które są albo upartyjnione, albo nieupartyjnione, albo świetnie upartyjnione, świetnie działają. Ale to, czy jest się blisko wielkiego, czy przy mocą przypadku geograficzno-historycznego jest się blisko wielkiego szlaku komunikacyjnego, albo jest się daleko, albo czy zakład przemysłowy upadł, bądź nie upadł, to też nie zawsze, czy w większości przypadków nie zależy od polityki regionalnej czy od samorządu, tylko od polityki przemysłowej, a raczej jej braku, bo jak pamiętamy, minister Syryjczyk sformułował słynną doktrynę, że najlepsza polityka przemysłowa to jest brak polityki z efektami wiadomymi. To po prostu spowodowało, że naprawdę nie startuje się, nawet będąc miastem 100-tysięcznym, czy miastem, które utraci, będąc w tej jednej kategorii, w tym jednym roku miasta, które utraci status wojewódzki, nie startuje się z systemowych pozycji. I z tego punktu widzenia te rozwiązania systemowe jednak są kluczowe i lobbying miast, które mają podobne miejsce w strukturze, jest chyba sprawą kluczową do tego, żeby się mogły rozwijać. Dziękuję Michale, dziękuję Państwu, dziękuję także Państwu za udział i za aktywne głosy. I na koniec taka refleksja, znaczy właściwie tą samą refleksją kończę każde kolejne spotkanie w każdym kolejnym mniejszym bądź średnim mieście. Znaczy, że właściwie wszystko, czego tu wysłuchałem, pod nazwę Koszalin można podstawić każdą inną dowolną nazwę średniego bądź małego miasta, jakie są te same problemy. Nawet powiem Państwu, że nawet w takiej warstwie czysto symbolicznej, znaczy dzisiaj widziałem, że Adam z kolegami robił konferencję prasową przed Koszalińskim dworcem. Gdy byliśmy miesiąc temu w Kielcach, to inny uczestnik naszego panelu, akurat reprezentujący partię Razem, akurat w tym okresie prowadzili akcję na rzecz rewitalizacji kieleckiego dworca, a też wrażenie, jak wysiada się z pociągu w Koszalinie w Kielcach, jest bardzo podobne, bo pierwsze, co rzuca się na tym dworcu, to Lombard. To także, moim zdaniem, pokazuje pewną drogę, jaką przeszły średnie i małe miasta. Kwitnący oddolny rynek finansowy. Tak, to pokazuje też pewną skomplikowaną strukturę polskiego tak zwanego sukcesu, znaczy, że on często polega na tego typu problemach. I dlatego my zawsze kończymy taką konkluzją, lecz Michał kończy, ale jakby my to wspieramy, tak? Znaczy to jest też taki nasz cel, że musi powstać głos średnich miast nie tylko w kontekście takich polityk dotyczących finansowania czy oporu przeciwko zawłaszczaniu kolejnych centralizacji, ale także jeśli idzie o ten rozwój związany z taką ideą, która na przykład przyświeca temu rządowi deklaratywnie, czyli reindustrializacji, czyli jednak powrotu do dobrych miejsc pracy w przemyśle. To znaczy
I motywem przewodnim raportu, o którym na początku mówił Michał Stowski, który wyszedł na staraniem Klubu Jagiellońskiego, jest to, że te wszystkie rzeczy, o których tu mówiliśmy, one są bardzo potrzebne, żeby ludzi przyciągać do średnich miast, czy skłaniać ich do tego, żeby zostali, ale bez dobrych miejsc pracy, to się te, czy atrakcyjnych miejsc pracy, to się nie uda, a tego samorządy bez zintegrowanej polityki centralnej, polegającej właśnie na mądrej polityce reindustrializacyjnej, to się po prostu może nie udać. I kilka takich wątków, bo my oprócz tego projektu poświęconego takim debatom ze społecznościami lokalnymi, zarówno Fundacja Alberta, jak i Ośrodek La Sala są zaangażowane w projekt Progresywni Burmistrzowie, Burmistrzynie, Prezydenci, Prezydentki Miast. To jest projekt zainicjowany 4 lata temu przez prezydenta niedalekiego Słupska, Roberta Biedronia, który zebrał kilkoro burmistrzów, prezydentów właśnie mniejszych i średnich miast, to jest bardzo ciekawe, którzy przez 4 lata się spotykali 2-3 razy w roku, aby dzielić się dobrymi praktykami. To znaczy właśnie co można zrobić, żeby te miasta ożywiać. Powstała publikacja, która jest dostępna na stronach internetowych Fundacji Alberta, Progresywne miasta, gdzie ci burmistrzowie, prezydenci, oni się dzielą takimi dobrymi praktykami, między innymi na przykład Świdnica, także miasto średniej wielkości z Dolnego Śląska, rządzone przez panią prezydent akurat z SLD, która na przykład uporała się z tą szyldozą, to znaczy jej udało się przełamać to lobby biznesowe i udało jej się Starówkę Świdnicką doprowadzić do takiego wysokiego poziomu estetycznego, udało jej się pościągać te wszystkie banery, szyldy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tych wszystkich dyskusjach kwestia transportu publicznego, to o czym pani mówiła, czyli to, że brak transportu publicznego i wpływa i na lokalny rynek pracy, bo w tej chwili urzędy pracy alarmują, że mają oferty pracy, ale nawet nie proponują ich ludziom, bo wiedzą, że ci ludzie nie będą mieli jak do tej pracy dojechać. 60% sołectw w Polsce jest pozbawionych jakiegokolwiek dostępu do transportu publicznego, że to jest wykluczenie na rynku pracy, ale to jest także wykluczenie kulturalne. Znaczy to jest to, że ludzie nie mogą uczestniczyć, o tym mówiła tutaj pani, która przedstawiła się jako polonistka, że to bardzo ogranicza na przykład dostęp do kultury. W ogóle dostęp do kultury i przestrzeń publiczna, czyli właśnie to, o czym pani mówiła, czyli ta oferta także rozrywkowa, ona jest także niezmiernie ważna, zwłaszcza w tych miastach, gdzie można łączyć mieszkanie w średnim mieście z pracą w dużym mieście. Znaczy często jest tak, że jeżeli jest dobre to zaplecze kulturalno-rozrywkowe, jest dobry transport, to można po prostu łączyć pracę w wielkim mieście z miastem średnim. I na koniec zobrazuję to takim paradoksem tutaj ze środkowego Pomorza. Bo dlaczego Wałbrzychu się w tej chwili troszkę zaczyna poprawiać pod względem transportowym? Ponieważ szefem kolei dolnośląskich notabene jest człowiek tutaj z Pomorza Środkowego, ze Słupska. I odtwarzane są połączenia kolejowe, które były tworzone jeszcze przed wojną i które funkcjonowały w Polsce Ludowej, które łączyły wszystkie te kurorty górskie i zwłaszcza sanatoria. To jest w tej chwili odtwarzane, ale bez zintegrowanego systemu transportowego, który łączyłby kolej i transport autobusowy, bez udziału samorządu województwa, moim zdaniem tego się nie da zrobić, bo coś, co rzuca się od razu w oczy, gdy wysiada się w miastach średniej wielkości, to wszędzie, gdzie jesteśmy, to że przed dworcem stoi cały tabor tak zwanych busików w bardzo złym stanie technicznym. I podam przykład tutaj ze środkowego Pomorza, bo wszyscy Państwo tutaj pochodzicie z Koszalina, jak mówię, z Wrocławia, ale moja rodzina stąd pochodzi, ze środkowego Pomorza i mój dziadek był tutaj, żyje. Jest już bardzo, bardzo sędziwym wieku, on jest osadnikiem, on tutaj przyjechał w 1945 roku, ale nie w tych miastach, które Państwo mówiliście, tylko w powiecie brawskim. I na przykład przyjeżdżając do Świdwina, a chcąc się dostać do Brawska Pomorskiego, to po godzinie 16 to jest niemożliwe, bo żaden bus nie jedzie już w tamtą stronę. Wszystkie zawracają w stronę po brzegu. Bo dlaczego tak jest? Bo nie ma zintegrowanego systemu. Po prostu te firmy funkcjonują, zatrzymują się na granicy powiatu. I chcąc dojechać do Brawska, mając połączenie kolejowe do Świdwina na przykład, bo takie akurat pasuje, bo wiele pociągów tych krajowych, ona się zatrzymują w Świdwinie, nie w Brawsku. Po godzinie 16 jeszcze Państwo nie dostaniecie busem ze Świdnia do Brawska, więc mój taki prywatny, bo
postulat tutaj na środku Pomorzu to jest to, żeby także pamiętać, że nie tylko Białogard, nie tylko Kołobrzeg, Koszalin, ale także Świdwin i Drawsko-Pomorskie. To jest także środkowe Pomorze i tam także ludzie w latach 90. wycinali kupony z głosu koszalińskiego, opowiadając się za tym, żeby siedziba województwa była w Koszalinie. Dlatego apeluję, żeby Koszalin także pamiętał, że tam także mieszkają ludzie. Chciałem Państwu bardzo... Aha, jest jeszcze jedno i to jest najbardziej optymistyczna refleksja z tych wszystkich spotkań, że na nasze spotkania przychodzi sporo osób w tych średnich i małych miastach i to są osoby, które mają pomysły i często są to osoby także nowe, czy które do tej pory nie były zaangażowane w samorząd i które także są zaangażowane w różne inicjatywy lokalne. I wydaje mi się, że to daje pewną nadzieję, bo z tym się zetknęliśmy i zawiercił i w Kielcach ostatnio, że to były świetne rozmowy i że ludzie są świetnie przygotowani, mają świetne diagnozy i mają także świetne pomysły. I mam nadzieję, że być może już w tych wyborach samorządowych te osoby odniosą jakiś sukces, czego Państwu i nam wszystkim mieszkańcom średnich i małych miast życzę. Wszystkie dotychczasowe nasze debaty możecie Państwo sobie obejrzeć na kanale YouTube. Także prawdopodobnie będziemy starali się w jakiejś formie publikacji podsumować ten cały cykl. Następne spotkania będą się w Cieszynie i w Bełchatowie. No i mam nadzieję, że przy kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu ten polityczny problem średnich i małych miast on wybrzmi i wszystkie znaczące siły polityczne będą się musiały do tego tematu odnieść. Życzę Państwu miłego wieczoru i odpoczynku od upałów i mam nadzieję, że to było dla Państwa inspirujące spotkanie. Dziękuję.